Dzień dobry Państwu, Tomasz Budziak, Inicjatywa Firm Rodzinnych. Cieszę się, że na kolejnym naszym webinarium mamy zarejestrowanych kilkadziesiąt osób, przedsiębiorców rodzinnych, którzy zdecydowali się poświęcić trochę czasu na dowiedzenie się, w jaki sposób nasze firmy mają funkcjonować w trybie pracy zdalnej, ale już po ustaniu przepisów antykryzysowych. Więcej na ten temat powie nam pani dr Agata Miętek, która jest liderem praktyki prawa pracy w kancelarii Orzuk Tomczykowski, która to kancelaria jest partnerem strategicznym naszego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. No cóż, przyjmiemy taką formułę, że poprosimy panią doktor, żeby wygłosiła prezentację, przedstawiła problem. Natomiast tak, macie państwo w standardowym układzie ekranu po prawej stronie możliwość wpisywania wiadomości na czacie. Uzgodniliśmy z panią doktor taką formułę, że jeżeli to będą pytania, które będzie można stosunkowo prosto, krótko odpowiedzieć w trakcie tego wystąpienia, to pani Agata spróbuje na nie od razu odpowiedzieć. Natomiast będzie osobna sesja pytań i odpowiedzi, no bo czasami też odpowiedzi na pytania zadawane na żywo pojawiają się po prostu w dalszej części, bo tak są zaplanowane. Więc tutaj pani doktor będzie w odpowiedni sposób moderowała tymi odpowiedziami, więc prosiłbym, żeby osoby, które te pytania zadają, miały trochę cierpliwości. Postaramy się, żeby wszystkie te pytania były odpowiedziane. Przewidzieliśmy taki standardowy czas naszego webinarium 90 minut. Gdzieś w okolicach 70 minut pozostawimy te 20 minut na podsumowanie i pytania. W takim razie, to cóż, ja przekażę głos pani dr Agacie Miętek. Ja zniknę z ekranu, żeby nie rozpraszać państwa uwagi. Życzę pożytecznego i miłego uczestnictwa w naszym wydarzeniu. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak jak pan Tomasz wspomniał, ja się nazywam Agata Miętek. Jestem adwokatem, zajmuję się prawem pracy. Od ponad 9 lat doradzam pracodawcom, przedsiębiorcom w stosowaniu często niełatwych przepisów prawa pracy. I dzisiaj mam tą przyjemność prowadzić dla państwa webinarium, które będzie poświęcone pracy zdalnej. Od kilku miesięcy praca zdalna odmieniana jest tak naprawdę przez wszystkie przypadki, przez pracowników, przez pracodawców, przez Ministerstwo Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej. I muszę państwu powiedzieć, że tak jak jak sobie porównuję te poprzednie 9 lat i te ostatnie pół roku, to tak wiele zapytań odnośnie pracy zdalnej, ile miałam w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, nie miałam w ciągu poprzednich 9 lat. Oczywiście dzieje się tak za sprawą magicznego artykułu numer 3 ustawy antykryzysowej, który wprowadził w związku z epidemią wirusa COVID-19, wprowadził taką zupełnie nieznaną dotychczas prawu pracy możliwość, dał możliwość pracodawcom, aby jednostronnie mogli kierować pracowników do wykonywania pracy z domu. Pracownik nie musi wyrażać na to zgody, musi się podporządkować poleceniu pracodawcy. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość, w jaki sposób praca zdalna może być wykonywana. I tutaj, jak państwo widzą na slajdzie, w agendzie naszego dzisiejszego spotkania, celem naszego webinarium będzie właśnie przedstawienie, jakie są obecnie rodzaje pracy zdalnej, czyli z jakich rodzajów pracy zdalnej pracodawca może korzystać, jakie są zasady ich wykonywania i czym one się od siebie różnią. No i to będzie pierwsza część naszego webinarium. W drugiej części chciałabym zaadresować takie problematyczne kwestie, jakie z pracą zdalną się wiążą. To jest przede wszystkim, jak rozliczać koszty pracy zdalnej, czyli kto w końcu powinien płacić za ten prąd i za ten internet, w jaki sposób rozliczać czas pracy, czy tak samo jak w biurze, czy jakoś inaczej. No i na koniec dosłownie kilka słów o tym, czy możliwe jest wykonywanie pracy zdalnej poza granicami Polski. A jeżeli tak, czy mamy takie same zasady, czy może stosują się jakieś inne zasady do tego. Pomimo, że się nie widzimy, znaczy państwo mnie widzą, ale ja państwa nie widzę, to chciałabym, żeby to webinarium miało taki charakter interaktywny, więc w ślad za panem Tomaszem zachęcam do zadawania pytań,
będę na nie odpowiadała albo w trakcie, jeżeli będą one, będę mogła na nie odpowiedzieć dosyć sprawnie, a jeżeli będą wymagały jakiejś dłuższej odpowiedzi, to wtedy na końcu w tej części pytań i odpowiedzi. Przechodząc już, nie przedłużając wstępu, przechodząc już do części merytorycznej, chciałabym rozpocząć od takiego uporządkowania pewnych pojęć i zakresów, ponieważ w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy narosło jakby wiele informacji się pojawia o pracy zdalnej, różne pojęcia określające pracę zdalną są używane zamiennie, więc chciałabym rozpocząć od takiego krótkiego uporządkowania, czym praca zdalna jest, a czym praca zdalna nie jest. Jeśli chodzi o definicję pracy zdalnej, to jest to praca, którą wykonuje pracownik i to ta praca, która wynika z jego umowy o pracę poza zakładem pracy, poza siedzibą pracodawcy. Czyli jakbyśmy sobie spojrzeli, jak pracownik jedzie w podróż służbową, no to można powiedzieć, no jest to praca, którą wykonuje poza zakładem pracodawcy. Ale oczywiście to nie będzie praca zdalna, ponieważ w ramach takiej podróży służbowej pracownik nie wykonuje swoich regularnych, codziennych obowiązków, ale z jakimś szczególnym poleceniem jedzie na przykład do klienta czy do kontrahenta załatwić jakąś kwestię. A zatem będzie praca zdalna, pracą zdalną określamy obowiązki pracownika, które wynikają z jego umowy o pracę, które on wykonuje poza zakładem pracy, poza siedzibą pracodawcy. Co oznacza, że ta praca zdalna wprowadza nam zmianę w obszarze miejsca pracy. Często tak się jakby pojawia się razem z miejscem pracy, przy pracy zdalnej pojawia się czy w artykułach, czy w praktyce, że zmienia się także czas pracy. Otóż jeżeli pracodawca czasu pracy nie zmieni, to wprowadzenie pracy zdalnej będzie oznaczało wyłącznie zmianę w obszarze miejsca pracy. Pozostałe warunki pracy i płace pozostaną bez zmian. Praca zdalna stanowi jedną z elastycznych form zatrudnienia. Te elastyczne formy zatrudnienia, one określone są już od wielu lat przez Unię Europejską i takie inne elastyczne formy zatrudnienia to jest na przykład praca na podstawie umowy na czas określony, praca na niepełny etat czy praca tymczasowa. Co to oznacza, że to jest elastyczna forma zatrudnienia? No, ma to swoje korzyści, ale ma to też swoje minusy. Elastyczna forma zatrudnienia jest z zasady korzystna i dla pracodawcy, ponieważ pozwala w sposób bardziej elastyczny zorganizować pracę, zaoszczędzić koszty, ale też jest to korzystne dla pracownika, ponieważ on może w sposób bardziej elastyczny pogodzić swoje życie prywatne z życiem zawodowym. Natomiast w związku z tym, że jakby w tej pracy, w tej elastycznej formie zatrudnienia, jaką jest praca zdalna, odchodzimy od tego tradycyjnego modelu, gdzie praca wykonywana jest pod okiem pracodawcy w biurze czy w zakładzie produkcyjnym, no to wówczas pojawia się tutaj zagrożenie, że ochrona pracownika, że pracownik nie będzie miał takiej pełnej ochrony jak przy takim tradycyjnym stosunku pracy, a co za tym idzie, ustawodawca wprowadza pewne takie dodatkowe mechanizmy ochronne, o których też sobie dzisiaj powiemy. Jeśli chodzi o nazewnictwo, no to tutaj jakby wymiennie pojawia się praca zdalna, home office, praca z domu. Pojawia się też wymiennie telepraca, natomiast telepraca jako oczywiście jeden z rodzajów pracy zdalnej stricte kieruje nas do kodeksu pracy, który rzeczywiście tą formę, czyli telepracę szczegółowo reguluje. Jeśli chodzi o to, kto wybiera miejsce pracy zdalnej, no to rzecz jasna jest to miejsce pracy i ono, jakby wybór tego miejsca jest uzgadniany pomiędzy stronami, czyli tutaj faktycznie najczęściej, zwłaszcza w okresie, w którym jesteśmy teraz od połowy marca, to będzie dom pracownika, natomiast to nie jest tak, że praca zdalna musi być wykonywana wyłącznie w mieszkaniu czy w domu pracownika. Niektórzy pracodawcy mają takie centra pracy zdalnej i tam ci pracownicy wykonują pracę, więc zasadniczo będzie to rzeczywiście dom, ale strony mogą też zdecydować o tym, że będzie to inne miejsce. Obowiązujące dzisiaj przepisy i też jakby taka zwyczajowa praktyka już od wielu lat pozwala jakby przyjąć, że obecnie mamy do czynienia z trzema rodzajami pracy zdalnej. Czyli pracodawca może wybierać spośród trzech rodzajów pracy zdalnej, jeżeli chce w jakiś inny sposób niż tradycyjny rozplanować pracę swoich pracowników. W pierwszej kolejności jest to telepraca, druga jest to praca zdalna inna niż telepraca, za chwilkę sobie powiemy jakby czym ona się różni od telepracy. No i w końcu trzeci rodzaj, taki najbardziej świeży, to jest praca zdalna na podstawie przepisów ustawy antykryzysowej, czyli tej ustawy o przeciwdziałaniu epidemii, rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Będziemy sobie szczegółowo mówić o poszczególnych rodzajach, natomiast teraz dosłownie w kilku zdaniach, jakie są podstawowe różnice. Jeśli chodzi o telepracę, no to tutaj jakby pierwsza, najważniejsza kwestia to jest ten rodzaj pracy zdalnej, który jest w pełni uregulowany. Niektórzy uważają, ja zresztą też jestem po tej stronie, że jest on wręcz przeregulowany w kodeksie pracy, bo tam jest
dosyć sporo przepisów, które w bardzo szczegółowy sposób regulują tą pracę zdalną. No i jakby cechą charakterystyczną telepracy jest to, że jest to praca, która jest regularnie wykonywana poza zakładem pracy. Tutaj jakby po wprowadzeniu tych przepisów rozgorzała taka burzliwa dyskusja, co to znaczy regularnie, czy regularnie to znaczy, że jest to reguła, czyli codziennie, czy regularnie to znaczy dwa razy w miesiącu. No i są jakby stanowiska, które kierują się bardziej ku temu pierwszemu, ku tej pierwszej interpretacji, że regularnie to raczej chodzi o to, że jest to bardziej reguła, czyli pracownik więcej pracuje w tym domu czy w innym miejscu niż w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o pracę zdalną inną niż telepraca, jest to taki rodzaj pracy zdalnej, który nie ma żadnej regulacji, czyli on nie jest, ten rodzaj nie jest uregulowany ani w kodeksie pracy, ani w żadnych przepisach antykryzysowych. Na podstawie zwyczajowej praktyki, od momentu, kiedy wprowadzono przepisy dotyczące telepracy, wszędzie tam, gdzie ta telepraca nie mogła być wykonywana, bo nie było tej regularności, wykształciła się taka praktyka, żeby stosować pracę zdalną inną niż telepraca. No i na początku rzeczywiście pojawiały się takie wątpliwości, czy jakby jest to słuszne. Jeżeli mamy uregulowaną telepracę, to jeżeli coś się, mówiąc kolokwialnie, nie łapie pod tą telepracę, to czy można stosować pracę zdalną inną niż telepraca? Dzisiaj już raczej nikt sobie tego pytania nie zadaje, bo jest to powszechnie akceptowalne pytanie, jakie sobie oczywiście przedsiębiorcy zadają, to jak w sposób prawidłowy to uregulować? Czy na zasadach analogicznych jak telepraca, czy może w jakiś inny sposób? Ta praca zdalna, w odróżnieniu od tej telepracy, są to obowiązki pracownika, które nie są regularnie wykonywane w zakładzie pracy, poza zakładem pracy, ale sporadycznie. Czyli jest to pewien wyjątek od reguły. Regułą jest praca w biurze, a wyjątkiem od tej reguły jest wykonywanie pracy poza siedzibą pracodawcy, poza zakładem pracy. No i trzeci rodzaj, ten, który w ciągu ostatnich kilku miesięcy ma najczęściej zastosowanie, jest to praca zdalna na podstawie przepisów ustawy COVID-19, czyli na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej. Ona ma swój specjalny cel. Celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. Też dlatego jakby ta praca zdalna na podstawie tych przepisów ma pewien ograniczony czasowo okres obowiązywania. No i tutaj jakby cechą charakterystyczną tego rodzaju pracy zdalnej jest, że jest ona wykonywana poza miejscem wykonywania pracy, ale przez czas oznaczony poleceniem pracodawcy. Jakbyśmy sobie spojrzeli na takie krótkie podsumowanie tych trzech rodzajów telepracy, tych trzech rodzajów pracy zdalnej, czym one się charakteryzują, jakie są między nimi różnice, to w pierwszej kolejności to jest oczywiście jakby czym jest, prawda? Przy telepracy mamy tą regularność, tą stałość wykonywania pracy poza zakładem pracy. Przy innej pracy zdalnej mamy coś zupełnie odwrotnego, czyli mamy pewną sporadyczność. No i w końcu przy pracy zdalnej spowodowanej COVID-19, tutaj w związku z epidemią wirusa COVID-19, mamy tymczasowość, czyli mamy pewien oznaczony czas z góry. On trochę nam ustawodawca go przesuwa, najpierw miał być do września, później znowu to zostało przesunięte i teraz już wiemy, że to jest, być może będzie jeszcze przesunięte, ale to jest pewne tymczasowe wykonywanie pracy na czas, który jest potrzebny do tego, żeby rzeczywiście przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób ta praca jest wykonywana, w przypadku telepracy mamy ścisłe określenie w kodeksie pracy, jest ona, to praca, która jest wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, czyli tutaj internet, telefon, za pomocą których pracownik przekazuje wyniki pracy. Czyli tutaj jakby przy telepracy pracownik w zasadzie nie pojawia się w zakładzie pracy. Oczywiście on się może pojawić i też jakby jest to przewidziane przepisami, ale generalnie jakby wyniki swojej codziennej pracy on przekazuje w sposób z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Przy innej pracy zdalnej, której jak wiemy jest, która jak wiemy nie jest uregulowana, nie mamy oczywiście określonego, nie jest to określone, pracownik może przekazywać wyniki zarówno za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ale nie ma również problemu, żeby pracownik raz w tygodniu zjawiał się w pracy i w ten sposób przekazywał wyniki swojej pracy. Jeśli chodzi o pracę zdalną, no to oczywiście ideą wprowadzenia tej pracy zdalnej ze względu na COVID-19 było odsunięcie pracowników od biur i odsunięcie ich też od swoich współpracowników, więc rzecz jasna tutaj też ta praca jest wykorzystywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bądź dotyczy ona wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych, takich, które mogą być wykonane w miejscu innym niż zakład pracy.
Jeśli chodzi o źródło, to tutaj i telepraca, i inna praca zdalna mamy dosyć podobne te źródła, prawda? Bo tutaj mamy umowę o pracę bądź porozumienie z pracownikiem. W przypadku pracy zdalnej pracodawca czasami będziemy sobie mówić, w jakich okolicznościach musi się na tą telepracę zgodzić, jeżeli ona została wprowadzona. Przy innej pracy zdalnej tutaj również może to być umowa o pracę, może być porozumienie, ale tutaj też nie ma problemu, żeby to było ustne ustalenie pomiędzy stronami. Chociaż ze względu na zagrożenia, jakie praca zdalna niesie, raczej zaleca się, żeby to było jednak, żeby to miało przybrało jakąś formę pisemną. Jeśli chodzi o pracę zdalną ze względu na COVID-19, to tutaj mamy bardzo dużą odmienność, czyli mamy tutaj źródłem wykonywania pracy zdalnej jest polecenie pracodawcy. Czyli jednostronna czynność, pracodawca poleca swojemu pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, pracodawca nie musi oczekiwać zgody bądź odmowy od pracownika. Pracownik ma obowiązek podporządkować się poleceniu takiemu poleceniu pracodawcy, no chyba że jakby nie ma zupełnie warunków w domu do tego, żeby tą pracę zdalną tam wykonywać. Jeśli chodzi o samą podstawę prawną, to tutaj jakby nie chcę mówić szczegółowo, ale wiem, że Państwo dostaną prezentację, być może Państwo będą chcieli sobie sięgnąć. Jeśli chodzi o telepracę, mamy przepisy wskazane w kodeksie pracy. Jeśli chodzi o inną pracę zdalną, nie mamy regulacji. Taką regulacją często jest, jeżeli pracodawcy chcą mieć taką inną pracę zdalną, to jakby jest to zalecane, regulamin. No i w końcu przy pracy zdalnej ze względu na COVID-19 mamy artykuł 3 ustawy antykryzysowej. Obecnie, zgodnie z obecnymi przepisami, ten artykuł obowiązuje przez cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez 3 miesiące po ustaniu obowiązywania tego okresu. Jeśli chodzi o kwestię kontroli pracownika w przypadku każdego rodzaju pracy zdalnej, to tutaj telepraca, oczywiście kodeks pracy nam to dosyć szczegółowo reguluje. W mieszkaniu taka kontrola może się odbyć za jego zgodą. Jeżeli dodatkowo do tego chcemy monitorować pracownika komputer czy służbową pocztę elektroniczną, no to musimy oczywiście wprowadzić w zakładzie pracy specjalne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Jeśli chodzi o inną pracę zdalną, tutaj rzecz jasna nie ma regulacji, możemy sobie to uregulować w regulaminie bądź w umowie o pracę i tak samo, jeżeli chcemy do tego dołączyć monitoring, no to wówczas oczywiście potrzebujemy tych dodatkowych regulacji z kodeksu pracy dotyczących RODO. Przy pracy zdalnej ze względu na COVID-19 również ten przepis jest dosyć krótki, ten artykuł 3 ustawy antykryzysowej, on także nie wprowadza nam jakichś mechanizmów kontrolnych, w jaki sposób mamy kontrolować pracownika. Zresztą ideą było to, żeby jakby pracownik był w mieszkaniu i żeby nie pojawiał się w biurze, więc być może jakaś taka kontrola zdalna bardziej wchodzi w grę niż rzeczywiście wizyta w mieszkaniu pracownika. Natomiast i tutaj, tak jak w każdym poprzednim przypadku, jeżeli chcielibyśmy monitorować czy komputer pracownika, czy służbową pocztę elektroniczną, to tutaj potrzebujemy dodatkowych regulacji. Jeśli chodzi o sprzęt, ten newralgiczny element, to w przypadku telepracy mamy wprost przepis, który wskazuje, że sprzęt ubezpiecza i dostarcza pracodawca, i pracodawca ponosi również koszty eksploatacji tego sprzętu. Przy innej pracy zdalnej nie mamy takiej regulacji. Możemy to uregulować odrębnie w regulaminie, natomiast tutaj jest to pole, gdzie pojawiają się pytania pracodawców. Nie ma regulacji, czy rzeczywiście trzeba płacić za, a jeżeli tak, to za co? Czy za wszystko, czy za jakieś wybrane elementy? Będziemy sobie o tym jeszcze mówić. No i przy pracy zdalnej ze względu na COVID-19 w jednej z nowelizacji tarczy antykryzysowej rzeczywiście dodano przepis, zgodnie z którym narzędzia, materiały oraz obsługę logistyczną zapewnia pracodawca. Jeżeli pracownik korzysta z własnego sprzętu, no to w przypadku telepracy jest on uprawniony do otrzymania ekwiwalentu za używanie własnego sprzętu. W przypadku innej pracy zdalnej oczywiście nie mamy regulacji, wobec tego możemy sobie to samodzielnie uregulować. No i w końcu przy pracy zdalnej ze względu na COVID-19 mamy to uregulowane zgodnie z artykułem 3. Używanie własnego sprzętu jest możliwe pod warunkiem, że jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa danych na takim komputerze. No i w końcu również bardzo istotna kwestia, czyli odpowiedzialność w zakresie BHP. W przypadku telepracy mamy wprost określone, pracodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie BHP, ale z pewnymi ograniczeniami. Te ograniczenia dotyczą na przykład pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
albo dotyczą przepisów budowlanych. Rzecz jasna, jakby pracodawca nie może mieć wpływu na to, w jakim budynku pracownik mieszka, więc trudno by było obarczać go odpowiedzialnością za spełnienie wymogów PHP, na przykład w zakresie właśnie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, czy budynku, w którym pracownik przebywa. Jeśli chodzi o inną pracę zdalną, nie mamy regulacji, natomiast pracodawca, nie oznacza to oczywiście, że pracodawca nie ponosi wtedy odpowiedzialności w zakresie PHP. Mamy ogólne przepisy, które nakładają na pracodawcę po pierwsze obowiązki w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a po drugie nakładają odpowiedzialność, kiedy rzeczywiście pracodawca nie spełnia tych obowiązków. No i w końcu przy pracy zdalnej ze względu na COVID mamy analogiczną regulację, czyli ten artykuł 3 nie reguluje tej kwestii i tutaj także pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność w zakresie PHP na zasadach ogólnych. Przechodząc do bardziej szczegółowego omówienia pierwszego rodzaju, czyli tego, który jest najstarszy, patrząc na to, kiedy został wprowadzony, czyli zasady wprowadzania i wykonywania telepracy, to tutaj chciałabym przejść z Państwem krótko przez jakby proces wprowadzania telepracy w zakładzie pracy, ponieważ jest on dosyć skomplikowany, a także przez zasady wykonywania telepracy. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób telepraca może zostać wprowadzona, to mamy obecnie od czerwca 2018 roku dwa tryby wprowadzenia telepracy. Pierwszy to jest, ja go tak nazwałam dla łatwości tutaj odniesienia, trybem zbiorowym, a drugi tryb indywidualny. Ten tryb zbiorowy obowiązuje pracodawcę wtedy, kiedy pracodawca chciałby wprowadzić tą regulację na poziomie zakładowym, czyli to nie jest tak, że poszczególni pracownicy zwracają się z prośbą o możliwość wykonywania telepracy, ale rzeczywiście pracodawca chciałby stworzyć taką platformę telepracy, z której pracownicy będą mogli korzystać. Wtedy wybiera tryb zbiorowy, no i on obejmuje dwa kroki. Pierwszy krok to jest uregulowanie tego na poziomie zakładowym, w porozumieniu albo w regulaminie, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, albo właśnie w regulaminie i następnie w kroku drugim zawarcie indywidualnego porozumienia z pracownikiem. Albo na początku, jeszcze w ramach umowy o pracę, albo już w trakcie zatrudnienia. Jeżeli pracodawca nie chce wprowadzać takiej platformy telepracy, z której pracownicy będą mogli korzystać, może pozostać tylko przy trybie indywidualnym, którego istotą jest to, że na wniosek pracownika, pracownik składa wniosek pracodawcy i na ten wniosek telepraca jest wykonywana, czyli jest to regulowane wyłącznie pomiędzy pracownikiem, pojedynczym pracownikiem, a pracodawcą. Jeśli chodzi o ten tryb zbiorowy, to tutaj przechodząc przez ten krok pierwszy, czyli wprowadzenie na poziomie zakładowym, to tutaj warunki stosowania telepracy w pierwszej kolejności muszą być ustalone przez pracodawcę na poziomie zakładowym. I tutaj może się to odbyć na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, i to jest jakby takie wyjściowa droga, jest to zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym, w którym będzie uregulowane, że w danym zakładzie pracy wprowadza się telepracę i będą określone warunki, na jakich ta telepraca może być wykonywana. Oczywiście, jeżeli nie uda się, jeżeli tych związków jest więcej niż jeden, no to tutaj jakby stosuje się odpowiednie zasady z ustawy o związkach zawodowych, w jaki sposób to porozumienie powinno zostać zawarte, czyli z jakimi związkami, które mają określoną większość, żeby ono było skuteczne. Jeżeli natomiast nie uda się zawrzeć porozumienia w terminie 30 dni, no to wówczas pracodawca określa te warunki stosowania telepracy w regulaminie. I ten tryb regulaminowy stosuje się także, jeżeli u pracodawcy w ogóle nie działają związki zawodowe. W takim przypadku warunki stosowania telepracy określa się w regulaminie, natomiast musi to się odbyć po konsultacji z przedstawicielami pracowników. No i tutaj jakby na tym etapie pojawia się bardzo duży sprzeciw i też dlatego ta telepraca przez tych kilka ostatnich lat była bardzo, no można powiedzieć, niedoceniana i uważana za przeregulowaną, ponieważ ten wymóg skonsultowania tego z przedstawicielami pracowników, kiedy nie mamy związków zawodowych, obowiązuje każdego pracodawcę. Czyli nawet jeżeli pracodawca ma 20 pracowników, to nie może samodzielnie prowadzić telepracy, ale musi przeprowadzić wybory, wybrać przedstawicieli i z tymi przedstawicielami skonsultować ten regulamin, co powoduje, że jest to dodatkowym utrudnieniem dla pracodawców. Jeżeli uda się zawrzeć porozumienie, albo jeżeli nie uda się zawrzeć porozumienia, ale uda się wydać i uchwalić regulamin, no to wówczas należy przejść do kroku drugiego, czyli wprowadzić tą umowę o telepracę z indywidualnym pracownikiem, który chciałby z tej platformy telepracy skorzystać.
I tutaj przepisy przewidują dwie możliwości. Pierwsza to jest taka, że umowa o telepracę zawiera się na początku zatrudnienia i w takim przypadku może to być element umowy o pracę. Często jest to po prostu takie porozumienie obok umowy o pracę. Określa się warunki wykonywania telepracy i wtedy także poza warunkami wykonywania telepracy trzeba pracownikowi na piśmie określić jednostkę organizacyjną pracodawcy, w której strukturze znajduje się telepracownik, bo jeżeli on dopiero zaczyna pracę, no to on jeszcze jakby w ogóle nie wszedł do organizacji, no więc trzeba mu na piśmie przedstawić, że pomimo, że on będzie wykonywał pracę w domu, no to on jakby przynależy do określonej jednostki organizacyjnej pracodawcy. I dodatkowo również na piśmie trzeba pracownikowi wskazać osobę lub organ, który będzie odpowiedzialny za tą współpracę z telepracownikiem, który będzie upoważniony do przeprowadzania kontroli i tak dalej. Jeśli strony nie zdecydowały się na zawarcie umowy o telepracę na samym początku zatrudnienia, to oczywiście nadal jest możliwość, aby to zrobić w trakcie trwania stosunku pracy. W takim przypadku tutaj to porozumienie w sprawie telepracy może zostać zawarte z inicjatywy albo pracodawcy, albo pracownika i tutaj przepisy tak kierują do pracodawcy taką sugestię, że pracodawca w miarę możliwości powinien ten wniosek pracownika uwzględnić. Natomiast są pewne okoliczności, kiedy ten wniosek musi być uwzględniony, chyba że rzeczywiście nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy czy rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika. I te sytuacje, kiedy pracodawca musi uwzględnić ten wniosek, są to takie sytuacje, kiedy pracownik znajduje się w takiej trudnej sytuacji rodzicielskiej. Na przykład ma niepełnosprawne dziecko i wówczas jakby pracodawca powinien uwzględniać taki wniosek w każdym przypadku, no chyba że rzeczywiście nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy albo rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Przykładowo mamy do czynienia z pracownikiem produkcyjnym, nie może on tych części, które wykonuje w zakładzie produkcyjnym wykonywać w domu, no i wówczas rzecz jasna jakby ta odmowa będzie uzasadniona. W przypadku, kiedy umowa, porozumienie o telepracę jest zawarte w trakcie trwania stosunku pracy, to strony mają taki 3-miesięczny okres karencji od podjęcia telepracy, kiedy każda ze stron może wystąpić z takim wiążącym wnioskiem do drugiej strony, żeby o zaprzestanie wykonywania telepracy. Tutaj ustawodawca jakby uznał, że jeżeli strony od początku zatrudnienia tego nie uzgodniły, no to może się okazać po tych 3 miesiącach, w ciągu tych 3 miesięcy, że no ta telepraca jakby nie zdaje egzaminu i wówczas jakby strony muszą mieć możliwość takiego powrotu do przywrócenia tych poprzednich warunków pracy. Jeśli ten 3-miesięczny okres minie, a strony w dalszym ciągu będą chciały przywrócić tą pracę na poprzednich warunkach, czyli nie w domu, tylko w biurze, no to wówczas oczywiście, jeżeli nie będzie zgody pracownika, a pracodawca będzie chciał zrezygnować z pracy, z telepracy, no to wówczas może wypowiedzieć pracownikowi warunki pracy i płacy. Jeśli chodzi o te szczegółowe zasady wykonywania telepracy, tak jak powiedziałam, tutaj ta regulacja w kodeksie pracy jest dosyć drobiazgowa i tutaj określa nam szczegółowo, jakie są obowiązki. Pierwszym obowiązkiem jest oczywiście dostarczenie ubezpieczenia sprzętu pracownikowi, drugim równie istotnym pokrycie kosztów, które są związane nie tylko z instalacją i serwisem, ale także taką codzienną eksploatacją i konserwacją tego sprzętu. Pracodawca ma także obowiązek zapewnić pomoc techniczną i szkolenie niezbędne w zakresie obsługi tego sprzętu. No i w końcu powinien także ustalić zasady ochrony danych osobowych, które są przekazywane pracownikowi. Jeśli chodzi o zasady BHP, tak jak ja już wspomniałam, w przypadku telepracy pracodawca odpowiada i jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych, higienicznych warunków pracy według ogólnych zasad z wyłączeniem. No i tutaj mamy te wyjątki, czyli nie będzie odpowiedzialny za dbałość o bezpieczny, higieniczny stan pomieszczeń pracy, obiektów budowlanych, w których pracownik się znajduje, czy obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych. To jest, jeśli strony nie chcą iść tym trybem, czyli zdecydowały, że to na przykład nie pracodawca będzie dostarczał sprzęt, to mogą zawrzeć w tym porozumieniu zawieranym o telepracę odmienną regulację. Tutaj przepisy kodeksu pracy pozwalają na to, czyli strony mogą uregulować, że to nie pracodawca będzie dostarczał i ubezpieczał sprzęt, ale że pracownik będzie korzystał z własnego sprzętu i jeżeli strony tak zdecydują, no to wówczas pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny za używanie własnego sprzętu.
W takiej umowie o telepracę można i najczęściej określa się także, w jaki sposób pracodawca będzie się z pracownikiem porozumiewał, czyli jak pracownik będzie potwierdzał to, że on już jest na stanowisku pracy, a także w jaki sposób będzie wykonywana kontrola pracy. Jeśli chodzi o to prawo pracodawcy do kontroli wykonywania, no to tutaj, tak jak już wskazałam na samym początku, to także zostało uregulowane w kodeksie pracy. No i tutaj przepisy dotyczące telepracy, one ściśle określają, co pracodawca może kontrolować. No i tutaj jakby mamy takie obszary: kontrola wykonywania pracy, kontrola BHP, kontrola w celu inwentaryzacji, instalacji, serwisu powierzonego sprzętu, co powinno zostać także oczywiście zweryfikowane przed rozpoczęciem pracy. Kontrola może się odbyć wyłącznie za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie albo elektronicznie, no i ona powinna odbyć się w taki sposób, no żeby nie naruszać oczywiście prywatności pracownika i jego rodziny. Jeśli chodzi o kontrolę komputera, czyli ten tak zwany monitoring, no to tutaj powinien on się odbywać na zasadach zgodnych z wytycznymi, które są w kodeksie pracy. Istotny mechanizm ochrony, tak jak wspomniałam na początku, ta elastyczna forma zatrudnienia, jaką jest telepraca, powoduje, że czasami pracownik, który na co dzień nie uczestniczy i nie ma go w zakładzie pracy, może w jakiś sposób być pokrzywdzony. No i tutaj jakby takim obszarem, gdzie ustawodawca widzi to, że może dojść do takiego pokrzywdzenia czy pogorszenia sytuacji pracownika, jest obszar równego traktowania w zatrudnieniu. Tutaj przepisy wprost określają, że z tego powodu, że pracownik wykonuje pracę w domu, czyli jest tym telepracownikiem, nie może być on oczywiście traktowany mniej korzystnie w zakresie stosunku pracy, który go wiąże z pracodawcą, niż inni pracownicy, którzy zatrudnieni są przy takiej samej pracy lub podobnej pracy, którzy wykonują pracę nie w domu, tylko w biurze. To tyle, jeśli chodzi o telepracę. W takim telegraficznym skrócie Państwa chciałam przeprowadzić przez te zasady, jak telepraca powinna być wykonywana. Tak jak wspomniałam, przez te ostatnie kilka lat, od kiedy telepraca obowiązuje, ona nie cieszy się dużym zainteresowaniem, właśnie ze względu na szereg tych obowiązków, które pracodawca musi wypełnić. Pracodawcy od samego początku, kiedy telepraca była wprowadzona, zaczęli poszukiwać innych możliwości wykonywania tej pracy zdalnej. No i obecnie, tak jak już też jakby tutaj na początku wskazałam, obecnie ta praca zdalna, inna niż telepraca, może być wykonywana na dwóch podstawach. Pierwszy to jest inna praca zdalna, inna niż telepraca, ta praca zdalna, która jest nieuregulowana. No i drugi rodzaj jest to praca zdalna ze względu na COVID-19. Najbardziej interesująca, bo też taka, z której pracodawcy będą mogli korzystać już po ustaniu obowiązywania przepisów dotyczących pracy zdalnej ze względu na COVID-19, jest oczywiście ta inna praca zdalna. I teraz jakby odkrywając, na czym ta inna praca zdalna polega, jak ją odróżnić od telepracy, już w takim telegraficznym skrócie na początku sobie przez to przeszliśmy, natomiast teraz chciałabym bardziej szczegółowo tutaj to Państwu przedstawić. W pierwszej kolejności, jakby przypominam raz jeszcze, praca zdalna inna niż telepraca obecnie nie jest uregulowana w polskim, ani w kodeksie pracy, ani w innych przepisach, co od samego początku powodowało takie wątpliwości odnośnie dopuszczalności. Już dzisiaj tych wątpliwości nie ma, ona jest dopuszczalna, natomiast pojawia się pytanie, na jakich zasadach ta inna praca zdalna może być wykonywana. No i tak, pomimo iż nie jest to uregulowane, no to jakby w ogóle wprowadzając taką inną pracę zdalną do zakładu pracy, trzeba pamiętać o zasadach ogólnych, które obowiązują pracodawcę w każdym stosunku pracy. I tutaj takich, jakby są takie dwie podstawowe zasady, jeśli chodzi o wprowadzanie tej innej pracy zdalnej. Po pierwsze, ona oczywiście musi być za zgodą pracownika i na zasadzie dobrowolności. Pamiętajmy, że wprowadzenie pracy zdalnej, no to jest to zmiana w zakresie, w obszarze miejsca pracy pracownika, czyli zmiana jednego z warunków pracy pracownika, co oznacza, że ta zmiana musi się odbyć za zgodą pracownika i na zasadzie dobrowolności. Ta zasada dobrowolności oznacza także, no, że odmowa wykonania tej pracy, innej tej pracy zdalnej, odmowa skorzystania, czy jakby w ogóle nie skorzystanie, pomimo że ona jest obecna w zakładzie pracy, nie powinno wiązać się dla pracownika z jakimiś negatywnymi konsekwencjami. Oczywiście nie mówimy tutaj o tej pracy zdalnej ze względu na COVID-19, bo tam jakby nie mamy tego wymogu zgody, bo tam po prostu ta praca wykonywana jest na polecenie pracodawcy.
Drugą zasadą, o której należy pamiętać, i to jest ta zasada, o której pracodawcy często zapominają, wprowadzając inną pracę zdalną, to jest oczywiście zasada równego traktowania w zatrudnieniu. Jeżeli my chcemy wprowadzić możliwość wykonywania pracy zdalnej, która nie będzie telepracą i nie chcemy tego wprowadzić dla wszystkich pracowników, to my w sposób dosyć ostrożny musimy grupy pracowników, które będą uprawnione do takiej pracy zdalnej, wybrać. Tą inną pracę zdalną, już dzisiaj jakby ta kilkuletnia praktyka pokazała, że najłatwiej i najprościej i w sposób taki, który najlepiej zabezpiecza interesy pracodawców, jest wprowadzić tą pracę zdalną w regulaminie pracy zdalnej. Czyli żeby pojawił się w zakładzie pracy regulamin pracy zdalnej, czy regulamin home office, pojawia się też takie pojęcie jak regulamin flexi pracy, regulamin pracy elastycznej z domu, taki, który będzie precyzował zasady, na których ta praca zdalna może być wykonywana, w szczególności w obszarze kosztów, w obszarze czasu pracy, tak żeby uniknąć na koniec dnia zarzutu od pracowników, no że właśnie powinni mieć jeszcze za coś zapłacone, czy pracodawca w sposób nieprawidłowy, bo zupełnie nieuregulowany i oni nie wiedzą na jakich zasadach, wybrał kto może, a kto nie może tą pracę zdalną wykonywać. Poza regulaminem, oczywiście taki regulamin, może się pojawić pytanie, czy on także musi być uzgodniony z przedstawicielami pracowników. No ja uważam, też takie jest większościowe stanowisko, że nie, że jeżeli jakby nie jest to telepraca, czyli nie mamy tutaj do czynienia z tym regularnym wykonywaniem pracy z domu, ale takim bardziej sporadycznym, prawda? Czyli pracodawca wprowadza możliwość wykonywania pracy zdalnej 3 dni w tygodniu. No to w takim przypadku jakby nie ma tutaj obowiązku konsultowania tego, czy przeprowadzania wyborów, żeby wybrać przedstawicieli pracowników i z nimi skonsultować taki regulamin. Poza regulaminem warto, żeby załącznikiem do takiego regulaminu było takie proste porozumienie z pracownikiem, który, jeżeli pracownik zdecyduje się skorzystać z pracy zdalnej, czyli skorzystać z tego benefitu oferowanego przez pracodawcę, to wówczas zawiera z pracodawcą takie krótkie porozumienie pisemne o objęciu go tym systemem pracy zdalnej. I w takim porozumieniu pracownik jakby wyraża, oświadcza, że jakby zapoznał się z zasadami wykonywania tej pracy zdalnej, wyraża na nie zgody, że będzie przestrzegał tych obowiązków, które pracodawca nakłada. Jeśli chodzi o to, co powinno się znaleźć w takim regulaminie, to tutaj ja postaram się z tych wszystkich regulaminów, które sama przygotowałam i też jakby przygotowując się na to dzisiejsze spotkanie z Państwem, tutaj jakby wybrałam takie postanowienia, które najczęściej pojawiały się, też takie, które według mnie powinny się pojawić, żeby z jednej strony pracownicy jakby wiedzieli i mieli wiedzę i świadomość, na jakich zasadach ta praca zdalna może być wykonywana, to jest jakby pierwszy cel, a drugi, żeby ten regulamin w sposób możliwie kompleksowy zabezpieczał interesy pracodawcy. Czyli w pierwszej kolejności powinna się pojawić definicja pracy zdalnej, czyli określenie jakby czym ta praca zdalna jest. W drugiej kolejności należy określić, w jaki sposób pracownik może o tą pracę zdalną zawnioskować. Czy na przykład wysyła maila i na podstawie takiego maila zawierane jest to pisemne porozumienie, które jest załącznikiem do takiego regulaminu, czy ten wniosek musi mieć formę pisemną i jakby co pracownik tam musi określić, czy musi określić ewentualnie dni i tak dalej. Trzeci element, okres, na jaki można zawnioskować o pracę zdalną i maksymalny wymiar, prawda? Czy tutaj pracownik na przykład wnioskuje o tą pracę zdalną na przykład każdego roku, czyli jest to jakby na roczny okres, czy może to zrobić na czas nieokreślony i maksymalny wymiar, czyli określamy, czym ta praca zdalna jest u danego pracodawcy, czy to będzie na przykład możliwość wykonywania pracy z domu raz w tygodniu, albo możliwość wykonywania pracy z domu 3 razy w miesiącu. Czwarta kwestia, bardzo istotna, i tutaj jakby dotykamy tej zasady, dotykamy zasady równego traktowania, określamy krąg pracowników, którzy mogą skorzystać z pracy zdalnej, prawda? Jeżeli tego kręgu nie określimy, no to możemy się spodziewać, że pracownicy z całego zakładu pracy będą do nas z takimi wnioskami się zwracać, więc tutaj ten krąg powinien zostać określony. No należy natomiast pamiętać, że jakby przy określaniu tego kręgu tak naprawdę kluczowe, co powinniśmy wziąć pod uwagę, no to zasady równego traktowania, czyli w taki sposób wybrać te osoby albo te grupy pracowników, aby kryteria, którymi będziemy się kierować, były obiektywnie uzasadnione rodzajem pracy, umiejętnościami pracowników, czyli na przykład ktoś pracuje na bardziej samodzielnym stanowisku, ktoś pracuje na mniej samodzielnym stanowisku, czy organizacją pracy, czyli na przykład mamy takie stanowiska, które absolutnie muszą być realizowane w zakładzie pracy. Kolejna kwestia, kolejny element tego regulaminu, który powinien się w regulaminie znaleźć,
to w jaki sposób pracownicy będą potwierdzać obecność, w jaki sposób będą potwierdzać rozpoczęcie i zakończenie pracy. Od ponad roku w ewidencji czasu pracy pracowników, oprócz potwierdzania, prawda, że pracownik jakby pracował określoną liczbę godzin na dobę, pracownicy mają też obowiązek i pracodawca ma obowiązek ewidencjonować, kiedy pracownik rozpoczął pracę i kiedy tą pracę zakończył. No chyba, że jesteśmy na przykład w zadaniowym systemie czasu pracy, to wtedy tego nie robimy. Kolejnym elementem, regulamin powinien absolutnie regulować narzędzia i materiały, z których pracownik będzie korzystał podczas wykonywania pracy zdalnej. Czyli jeżeli to będzie sprzęt służbowy, to można dodatkowo zawrzeć umowę o powierzeniu mienia. Ona jakby taką wprowadza surowszą odpowiedzialność, nakłada surowszą odpowiedzialność na pracownika niż odpowiedzialność ta na zasadach ogólnych z kodeksu pracy. Jeżeli to nie miałby być sprzęt pracodawcy, ale sprzęt pracownika, to także trzeba to zaznaczyć. Są tacy pracodawcy, którzy jakby nie chcą, żeby pracownicy pracowali na swoim sprzęcie, przede wszystkim ze względu na ochronę danych osobowych, ochronę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i wtedy rzeczywiście jedyną opcją jest wykonywanie pracy zdalnej z wykorzystaniem sprzętu i materiałów pracodawcy. Kolejnym elementem, który często w regulaminach jest pomijany, a który teraz tak naprawdę wraca, ponieważ pracodawcy na kanwie tego przepisu z ustawy antykryzysowej pytają, co z kosztami związanymi z pracą zdalną. Jeżeli chcemy wprowadzić i zastanawiamy się nad wprowadzeniem pracy zdalnej, takiej długoterminowej, już po ustaniu obowiązywania tych przepisów covidowych, to warto pamiętać, aby w takim regulaminie uregulować te koszty związane z pracą zdalną. I tutaj tak naprawdę najbardziej, jak patrzę na swoje doświadczenie, sprawdza się wprowadzenie takiego ekwiwalentu za korzystanie z własnych, jeżeli to jest własny sprzęt, to z własnego sprzętu, energii, internetu. Jeżeli to nie jest własny sprzęt, czyli mamy sprzęt pracodawcy, no to wtedy oczywiście można to odpowiednio ograniczyć, jeśli chodzi o kwestie internetu, zresztą jeśli chodzi o kwestie kosztów, jeszcze sobie będziemy o tym szczegółowo mówić. W takim regulaminie pracy zdalnej także warto określić, w jaki sposób będzie przeprowadzona kontrola, czyli kto będzie kontrolował, na jakich zasadach ta kontrola będzie przeprowadzana. No i w końcu ostatnia kwestia to jest BHP i wypadki przy pracy. I tutaj tak, w przypadku telepracy, tak jak sobie powiedzieliśmy, pracodawca jest oczywiście odpowiedzialny w pełni za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale z wyłączeniem tych pewnych elementów, które wprost zostały w kodeksie pracy wskazane, prawda? Czyli tych urządzeń higieniczno-sanitarnych, obiektów budowlanych i tak dalej. W przypadku pracy zdalnej innej niż telepraca, no nie mamy takich wyłączeń, więc zasadniczo jesteśmy w przepisach ogólnych, które nakładają na pracodawcę całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. I tutaj oczywiście my w regulaminie pracy zdalnej, no nie możemy sobie tej odpowiedzialności wyłączyć albo ograniczyć. Natomiast jest oczywiste, że jeżeli do takiego wypadku przy pracy by doszło w trakcie pracy zdalnej, no to wówczas ta odpowiedzialność i jakby kwota tej odpowiedzialności pracodawcy, wysokość tej odpowiedzialności, rozmiar tej odpowiedzialności będzie uzależniona od tego, w jaki sposób pracodawca się z tych obowiązków wywiązał. No i tutaj na kanwie tej kilkuletniej praktyki innej pracy zdalnej wskazuje się, że warto, aby taki regulamin dokładnie precyzował i określał, tak żeby pracownicy mieli świadomość, w jaki sposób ta praca w domu powinna być bezpiecznie i higienicznie wykonywana. Tak żeby pracownik jakby dostał nie tylko odwołanie, że będzie realizował obowiązki BHP, które wynikają z regulaminu pracy, bo często regulamin pracy nie określa w sposób bardzo szczegółowy, jakie są zasady wykonywania pracy, na przykład przy pracy z monitorami ekranowymi. Więc warto, aby w takim regulaminie, w takim oddzielnym rozdziale takiego regulaminu, uregulować dokładnie, w jaki sposób pracownik powinien przygotować miejsce pracy zgodnie z zasadami, że powinien, jeżeli pracuje z monitorem, a rzecz jasna, jeżeli wykonuje pracę zdalną, to przede wszystkim pracuje z komputerem, co godzinę robić sobie, prawda, przerwę, i tej przerwy nie można kumulować raz dziennie, tak żeby jakby w tym regulaminie wszystko się znalazło, żeby w razie czego, w razie gdyby do takiego wypadku przy pracy doszło, no to rzecz jasna, jakby pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność, natomiast żeby ta odpowiedzialność mogła być zmniejszona, rozmiar tej odpowiedzialności, kiedy pracodawca będzie mógł wykazać, że on jakby tutaj ze swojej strony wykonał no, to wszystko, co mógł wykonać, bo rzecz jasna nie wejdzie do pracownika i nie zmieni układu budynku czy układu pomieszczeń w mieszkaniu pracownika, ale tak, żeby w sposób jak najbardziej możliwy tutaj sobie ten obszar BHP został przez pracodawcę zaopiekowany.
No i w końcu ostatni rodzaj pracy zdalnej, czyli praca zdalna ze względu na COVID-19. Zostawiłam ją na koniec z prostego względu. Jest to ten rodzaj pracy, który jest tymczasowy. To jest tymczasowy rodzaj pracy zdalnej, czyli on obecnie obowiązuje. W tej pierwotnej wersji miał obowiązywać do jutra, do 4 września, natomiast rzeczywiście zostało ten okres obowiązywania przesunięty i teraz mamy ta praca zdalna ze względu na COVID-19 obowiązuje w całym okresie obowiązywania stanu epidemicznego albo stanu epidemii i jeszcze 3 miesiące po ustaniu tych okresów. Jeśli chodzi o istotę pracy zdalnej ze względu na COVID-19, no to tutaj jesteśmy jakby w zupełnie innym reżimie niż telepraca czy inna praca zdalna, czy praca zdalna inna niż telepraca. Ponieważ o ile tam mamy dobrowolność, zgodę pracownika, wniosek pracownika, to tutaj absolutnie nie mamy takich kwestii. Praca zdalna ze względu na COVID-19, ze względu na cel, jaki przyświeca, czyli ochrona życia i zdrowia pracowników i ich rodzin, to tutaj jakby zapominamy o zgodzie pracownika, pracę zdalną ze względu na COVID-19 pracodawca poleca samodzielnie, czyli wydaje pracownikowi polecenie wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa przez czas oznaczony i tutaj pracodawca oznacza i jest to oczywiście, w dalszym ciągu mówimy o pracy, która jest określona w umowie o pracę. Polecenie w każdej chwili pracodawca może cofnąć. Może ono być wydane w formie ustnej, może być wydane w formie pisemnej. No i tutaj, tak jak powiedziałam, pracownik nie może odmówić zgody na pracę zdalną. Chyba że rzeczywiście jakby nie ma absolutnie warunków. To tutaj w nowelizacji tarczy antykryzysowej rzeczywiście się pojawiło, że no, ta praca zdalna może być polecona, jeżeli pracownik ma warunki do jej wykonywania. O właśnie, warunki polecenia, no to tutaj to, co musi być spełnione, no to pracownik ma umiejętności, możliwości techniczne oraz lokalowe, żeby taką pracę zdalną wykonać. No i rzecz jasna pozwala na to rodzaj pracy, no i tutaj jakby znowu wracam do tego porównania takiego pracownika czy biurowego, czy produkcyjnego, no to rzecz jasna przy takim pracowniku produkcyjnym, o ile w pewnych okolicznościach będzie możliwe wykonywanie pracy zdalnej, no to raczej to nie będzie, w większości przypadków raczej to nie będzie możliwe. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób praca zdalna ze względu na COVID-19 jest wykonywana, no to tutaj, tak jak ja już wspomniałam na początku, ona jest wykonywana przy wykorzystaniu środków tego bezpośredniego porozumiewania się na odległość, no i może dotyczyć wykonywania, no właśnie, części wytwórczych lub usług materialnych, jeżeli jest możliwe ich wykonanie w miejscu zamieszkania pracownika. Jeśli chodzi o narzędzia, materiały, obsługę logistyczną zapewnia tutaj pracodawca. No i tutaj na polecenie pracodawcy, to jest taki dodatkowy element, który nie pojawia się w przepisach dotyczących telepracy, pracownik prowadzi ewidencję wykonanych czynności, które uwzględniają opis tych czynności, datę ich wykonania, a także czas ich wykonania. Czyli pracodawca polecając pracę zdalną może jakby zlecić dodatkowo pracownikowi spisywanie, prowadzenie takiej ewidencji wykonanych czynności. Jeśli chodzi o używanie prywatnego sprzętu, to tutaj zasadą ogólną, zresztą tak samo jak w telepracy, jest oczywiście, że sprzęt, narzędzia, materiały, obsługę logistyczną zapewnia pracodawca. I tutaj te przepisy antykryzysowe także wprowadzają możliwość używania prywatnego sprzętu pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby pracodawcę narazić na szkodę. Czyli tutaj tak naprawdę pracodawca decyduje, czy rzeczywiście jakby dostarcza pracownikowi sprzęt, czy te informacje poufne i tajemnice prawnie chronione, one mogą być także zabezpieczone w sytuacji, kiedy pracownik będzie używał własnego sprzętu. Przepisy tarczy nie obligują tarczy antykryzysowej pracodawcy do zwrotu kosztów używania prywatnego sprzętu podczas świadczenia pracy zdalnej. Za chwilkę sobie przejdziemy jakby w jaki sposób w ogóle do zwrotu kosztów podejść. Jeśli chodzi o to zapewnienie bezpieczeństwa informacji, no to ono oczywiście ciąży na pracodawcy, bo to jakby pracodawca wie, w jaki sposób zapewniać bezpieczeństwo informacji i tutaj powinien pracownikom, jeżeli poza takimi ogólnymi zasadami, które na przykład wynikają z regulaminu pracy, w przypadku korzystania z tego sprzętu pracownicy powinni zastosować się do jakichś szczególnych wytycznych, no to oczywiście one powinny być przekazane pracownikom.
Na koniec pytanie, z którym ostatnio zwrócił się do mnie jeden z klientów. Czy można polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, czyli wydać takie polecenie na podstawie przepisów antykryzysowych osobie, która jest skierowana na kwarantannę? Czyli pracownik wykonywał pracę, sanepid wydał decyzję o skierowaniu takiej osoby na kwarantannie i czy można, czy nie można. No dziwo, że można by się spodziewać, że jakby nie będzie to w żaden sposób zaadresowane w przepisach, ale jest w przepisie już dosyć starej ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, który wprost mówi o tym, że pracodawca w takiej sytuacji może pracownikowi powierzyć pracę, pracownikowi, który jest objęty kwarantanną taką decyzją organu sanitarnego. No i w takim przypadku, jeżeli pracownik rzeczywiście tą pracę wykonuje, no to przysługuje mu normalne wynagrodzenie. Mało tego, jeżeli pracownik nie podjął powierzonej pracy, a była to ta praca, która nie była zabroniona, czyli którą mógł wykonywać, no to w takim przypadku takiemu pracownikowi nie będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Jeśli chodzi o czas obowiązywania, to jeszcze krótkie podsumowanie, tak żeby Państwo też mieli to na slajdach. W pierwotnej regulacji praca zdalna ze względu na COVID-19, czyli ta praca jednostronna bez konieczności uzyskania zgody pracownika, obowiązywałaby do jutra, do 4 września. Ustawą z dnia 24 lipca 2020 roku został ten okres przedłużony i obecnie praca zdalna ze względu na COVID-19 obowiązuje przez cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz na 3 miesiące po odwołaniu tych stanów. Tylko informacyjnie Państwu mogę powiedzieć, że w Sejmie jest kolejny poselski projekt ustawy, która zmienia tarczę 1.0 i zgodnie z tym projektem nastąpiłoby przedłużenie tej pracy zdalnej o rok od wejścia w życie tej ustawy. No na razie nie wiemy i jakby nie wiemy, do kiedy będzie trwał stan epidemii, więc ciężko określić, prawda, do kiedy te przepisy obecne będą obowiązywały. Natomiast rzeczywiście taki projekt poselski w ostatnim czasie się pojawił. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o część pierwszą naszego webinaru, czyli przedstawienie Państwu zasad wprowadzania i wykonywania pracy zdalnej w poszczególnych rodzajach tej pracy zdalnej, czyli telepracy, pracy zdalnej innej niż telepraca i pracy zdalnej ze względu na COVID-19. Teraz chciałabym przejść do tych trzech problematycznych kwestii, czyli zasady ponoszenia kosztów, zasady rozliczania czasu pracy oraz wykonywanie pracy zdalnej poza granicami Polski. Jeśli chodzi o rodzaje kosztów, które w ogóle mogą nam się pojawić przy pracy zdalnej, no to oczywiście te rodzaje kosztów, które się pojawią, one będą uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy, ale one będą miały pewien charakter powtarzalny. Czyli to, co może się na pewno pojawić, to jest koszt korzystania z komputera, jakieś oprogramowań, telefon komórkowy, abonament, papier do drukarki, tusz, jeśli praca zdalna wymaga jakiejś pracy na dokumentach, ewentualne materiały biurowe. Mamy później obsługę logistyczną, czyli wsparcie działu IT, który w tych czasach, jeżeli większość pracowników wykonuje pracę zdalną, może być jakoś wyjątkowo obciążone, czy wsparcie pracowników, które pracują z biura w zakresie obiegu tych dokumentów papierowych od pracowników, którzy pracują z domu. No a także koszty dodatkowe, czyli koszty zużycia energii elektrycznej, wody, internetu, takie koszty, które pojawiają się, jeżeli pracownik wykonuje pracę zdalną. Należy rzecz jasna pamiętać, na co zwracają uwagę pracownicy, no, że wzrost tych kosztów w okresie wykonywania pracy zdalnej po stronie pracownika oznacza także ich spadek. Pewnie w większości pracodawcy powiedzą, że nieznaczny, no bo na przykład za najem biura nadal trzeba płacić, nawet jeżeli stoi ono puste albo stoi w połowie puste, ale gdzieś tam wzrost tych kosztów po stronie pracownika czy zużycia energii elektrycznej, wody, internetu powoduje nieznaczny spadek tych kosztów po stronie pracodawcy. I teraz jeśli chodzi o to, jakie są zasady ponoszenia kosztów, zbierając te trzy rodzaje pracy zdalnej, tak żeby Państwo jakby też to jakby widzieli i mogli sobie porównać, to jeśli chodzi o telepracę, to tutaj mamy wprost przepis, który określa, że sprzęt ubezpiecza i dostarcza pracodawca i ponosi koszty jego eksploatacji. Chyba że strony uzgodnią inaczej. Jeżeli uzgodnią inaczej, czyli pracownik wykorzystuje swój sprzęt, to wówczas należy się pracownikowi ekwiwalent. Jeśli chodzi o inną pracę zdalną, nie mamy tutaj regulacji,
No i w związku z tym, że nie mamy regulacji, no to pojawiają się teraz pytania, bo że pracownicy przychodzą i chcieliby zwrotu kosztów. No i tutaj, żeby uniknąć jakby takiej sytuacji, że rzeczywiście pracownicy przychodzą i chcą zwrotu kosztów i sobie jakoś tam sami wyliczają te koszty, to tutaj warto zadbać o to, o czym wspominałam przy tym regulaminie pracy zdalnej, żeby w takim regulaminie pracy zdalnej pojawiło się postanowienie o tym, w jaki sposób, jakie koszty będą zwracane i jak będą one obliczane. Przy pracy zdalnej mamy także, ze względu na COVID-19, mamy także tutaj narzędzia, materiały zapewnia pracodawca, no chyba że strony zdecydują, że pracownik będzie korzystał ze swojego sprzętu. I tutaj ja bym powiedziała, przy tej pracy zdalnej ze względu na COVID-19, no też jakby nie mamy regulacji odnośnie kosztów, ale to też oczywiście nie oznacza, że pracodawca tych kosztów nie powinien ponosić, no bo jeżeli narzędzia, materiały i obsługę zapewnia pracodawca, no to oczywiście stosujemy tutaj ogólne zasady, zgodnie z którymi koszt wykonywania pracy przez pracownika ponosi pracodawca. Jeśli chodzi o ekwiwalent za sprzęt, za używanie sprzętu prywatnego, on się pojawia tylko w przypadku telepracy, pojawia się jako kwestia uregulowana w przypadku telepracy, to tutaj rzeczywiście, jeżeli strony uznają, że pracownik korzysta z własnego sprzętu, to wówczas pracodawca nie dostarcza mu sprzętu, nie ponosi kosztów eksploatacji, ale pracownikowi przysługuje ekwiwalent. No i ten ekwiwalent, aby ustalić wysokość tego ekwiwalentu, no to bierze się pod uwagę ogólne normy zużycia takiego sprzętu, jakieś ceny rynkowe, zużycia tego sprzętu, a także ilość wykorzystywanego materiału na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe. No i tutaj jakby dodałam Państwu na slajdzie jakby szczegółowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, gdzie sąd jakby apelacyjny właśnie określa dosyć szczegółowo, w jaki sposób określić, jaka powinna być wysokość tego ekwiwalentu. Z mojego doświadczenia bardzo często jest to w ten sposób określone, że jest to ekwiwalent za dzień pracy zdalnej, prawda? Czyli nie określamy tego w formie jakby miesięcznej, tylko ekwiwalent za dzień pracy, czyli za te 8 godzin pracy. No i teraz tak, jeżeli nie jesteśmy w telepracy, czyli nie określiliśmy szczegółowo tego ekwiwalentu, a jesteśmy w innej pracy zdalnej albo w pracy zdalnej ze względu na COVID-19, no to tutaj najczęściej ta kwestia jest albo w ogóle niezaadresowana, bo na przykład w ogóle nie ma regulaminu w przypadku pracy zdalnej ze względu na COVID-19, albo wprawdzie taki regulamin jest przy innej pracy zdalnej, ale nie reguluje on kwestii związanych z kosztami. No i tutaj, jak pokazują te doświadczenia ostatnich kilku miesięcy, no to pracownicy, którzy w takim dosyć dużym wymiarze tą pracę zdalną wykonują, rzeczywiście zaczynają się powoli zwracać do pracodawców z pytaniami, za co pracodawcą mi zapłacisz, które koszty mi poniesiesz. Aby uniknąć takich pytań pracowników i takich roszczeń, to warto ustalić zasady, w jaki sposób pracodawca będzie pokrywał te koszty. Albo w regulaminie, jeżeli taki regulamin jest, albo jeżeli jakby nie ma takiego regulaminu, no to w jakimś zarządzeniu wydanym przez pracodawcę. I tutaj rzeczywiście to, co często się pojawia, to może być ryczałt za jeden dzień pracy, za jeden taki dzień pracy zdalnej, gdzie pracodawca mniej więcej oblicza, w jaki sposób, jakby jakie mniej więcej te koszty pracownik może ponieść i w taki sposób określony jest ten ryczałt. I tutaj tak, jakby wskazuje się, że jakby pracodawcy podnoszą, że w zasadzie jeżeli pracownik wykonuje pracę z domu, prawda, no to ma przecież dostęp do internetu, najczęściej płaci jakiś abonament, w związku z tym to, że dodatkowo ten internet wykorzystuje także na cele służbowe, nie powoduje jakiegoś wzrostu jego kosztu, więc dlaczego miałby za to płacić? I to jest jakby oczywiście jakby prawda, więc obliczając to, ten ryczałt za jeden dzień, nie chodzi oczywiście o to, że tutaj pracodawca musi obliczyć drobiazgowo koszt, nie wiem, krzesła albo biurka, czy właśnie internetu, czy abonamentu, jeżeli jakby jest jasne i wynika to z jakiejś relacji pracownika i pracodawcy, że na przykład taki pracownik ma abonament, wobec tego ma ten internet bez limitu i tak dalej. I tutaj, więc tutaj rzecz jasna jakby nie ma takiego wymogu i też jakby jest takie stanowisko i praktyków, i w literaturze, że nie chodzi o to, że pracodawca ma pokryć w 100% takie koszty pracy zdalnej, bo rzecz jasna pracownik też oszczędza na przykład na dojeździe do pracy, prawda, ponieważ nie musi ponosić kosztów komunikacji miejskiej, ewentualnie kosztów paliwa, jeżeli dojeżdżałby samochodem, za które też pracodawca jakby nie,
nie ponosi, nie pokrywa tych kosztów. Więc chodzi o to, żeby jakby określić ten ryczałt w taki sposób, żeby rzeczywiście w jakiś sposób rekompensować te zwiększone koszty, no bo nie ulega wątpliwości, że jeżeli nagle pracownik przestaje pracować w biurze, rozpoczyna pracę w domu, to te koszty nieco wzrosną, po stronie pracodawcy te koszty nieco spadną. I żeby ten ryczałt określić w taki sposób, żeby rzeczywiście adresowało to koszty, które u pracownika mogło się pojawić, ale też jakby nie ma takiego wymogu, że to muszą być absolutnie wszystkie koszty. Tutaj też jakby pojawiały się takie pytania, czy pracodawca musi zorganizować pracownikowi nowe biurko, nowe krzesło. Absolutnie jakby nie ma takiej możliwości, zwłaszcza przy tej pracy zdalnej innej niż telepraca, bo pamiętajmy, że ta praca zdalna inna niż telepraca, czyli wykonywana, jeżeli pracodawca umożliwi to pracownikom, no to jest bardziej traktowana przez pracowników jako pewnego rodzaju benefit, jako taką dodatkową korzyść dla pracownika, że on raz na dwa tygodnie czy dwa razy w miesiącu może pracować z domu. No więc trudno wymagać od pracodawców, żeby przyznając pracownikowi taki benefit, pokrywali jeszcze takie koszty jak na przykład no właśnie biurko, fotel i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, jeżeli pracodawcy pytają, czy w ogóle jakiekolwiek koszty trzeba ponosić, no to tutaj faktycznie już wskazuje się, że są takie orzeczenia Sądu Najwyższego z lat 70. i 80., które dotyczą tej kwestii pokrywania takich kosztów wykonywania gdzieś tam pracy zdalnej przez pracowników. Częściowo niektórzy autorzy wskazują także, że tutaj może się pojawić roszczenie o zwrot takich kosztów na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia. Czyli pracodawca zaoszczędził w zasadzie bez podstawy prawnej, bo on powinien ponosić koszty pracy zdalnej, czy koszty w ogóle pracy pracownika, niekoniecznie pracy zdalnej, ale pracy generalnie. Więc jeżeli pracownicy wyszli z biura, no to pewną część kosztów pracodawca zaoszczędził, no w zasadzie bez uzasadnienia, bo powinien te koszty ponosić, w związku z tym ten zwrot kosztów powinien nastąpić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jeśli chodzi o czas pracy zdalnej, to tutaj w pierwszej kolejności tak przyjęło się mylnie i często tak pracodawcy mówią, ale też nie pracodawcy, bo też to się pojawia w mediach, że przy pracy zdalnej zmienia się też czas pracy. Otóż jakby zgodnie z ideą i definicją pracy zdalnej, przy pracy zdalnej zmienia się wyłącznie miejsce pracy, czas pracy pozostaje bez zmian, a zatem zasady rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy również pozostają bez zmian, no chyba że pracodawca zmieni na przykład godziny pracy pracownikom, ale to wtedy nie będziemy już mówić, że to jest prowadzenie pracy zdalnej, tylko po prostu zmiana organizacji czasu pracy. W związku z tym, że przy wykonywaniu pracy zdalnej no jest utrudniona ta kontrola, w jaki sposób ten czas pracy pracownika jest wykorzystywany, no to tutaj warto, pomimo że ogólne zasady rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy pozostają niezmienne, warto wprowadzić pewne dodatkowe narzędzia kontrolne. I tutaj w przypadku telepracy przepisy wprost tam określają, że strony mogą uregulować w umowie zasady porozumiewania się, w tym między innymi sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy. Czy to będzie zalogowanie się do systemu, czy to będzie wysłanie maila, w taki sposób, czego nie musiałby pracownik robić, kiedy byłby w biurze, bo pracodawca przełożony by go po prostu widział. W przypadku pracy zdalnej ze względu na COVID-19, to tutaj jakby mamy nawet szerszą regulację, prawda, o której już wspomniałam, czyli tutaj na polecenie pracodawcy pracownik prowadzi ewidencję wykonanych czynności, która uwzględnia w szczególności, no właśnie, opis tych czynności, czas, jaki pracownikowi wykonanie tych czynności zajęło, a także datę ich wykonania. W przypadku pracy zdalnej innej niż telepraca, rzecz jasna, nie mamy regulacji. I tutaj za chwilkę o tym, co z tym brakiem regulacji, natomiast tutaj przykładowa ewidencja tych czynności, prawda, którą można dla pracownika przygotować tak, żeby on sobie je uzupełniał. Może to być w jakimś odrębnym programie, to nie musi mieć oczywiście formy pisemnej. Jeśli chodzi o tą pracę zdalną inną niż telepraca, czyli tutaj, kiedy nie mamy regulacji, to oczywiście jakby ja zachęcam zawsze do zachęcam pracodawców, jeżeli rzeczywiście zdecydowali się na wprowadzenie takiej możliwości pracy, wykonywania pracy zdalnej, to żeby tak jak normalnie pracownik potwierdzał obecność, po prostu wchodził i wpisywał się na listę obecności i tak potwierdzał wejście do biura i godziny pracy, no to żeby w przypadku tych pracowników wprowadzić pewne inne zasady, takie, żeby rzeczywiście ta kontrola była możliwa. I tutaj z tych takich najczęściej występujących, to jest wysłanie maila, zalogowanie się czy wylogowanie się z systemu. Bardzo istotna kwestia, o czym czasami pracodawcy zapominają. Jeżeli w zakładzie pracy nie ma takiego ogólnego obowiązku uzyskania zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych, to w przypadku wykonywania pracy zdalnej warto taki obowiązek wprowadzić.
Z jednego bardzo prostego powodu, żeby na koniec miesiąca nie okazało się, jeżeli pracownik takie zestawienie godzin wysyła na miesiąc, że z tego wykazu pracownika wyjdzie, że pracownik nie pracował 8 godzin dziennie, tylko pracował po 12, prawda? Jeżeli pracodawca nie miał możliwości takiej bieżącej kontroli pracy pracownika, ponieważ jakby no, pracował pracownik z domu, w domu, no to wówczas jakby, a pracownik będzie miał szczegółowy wykaz, co i jak robił, nawet jeżeli, prawda, sobie tak to określał, że jakby przekraczał, zaznaczał, że wykonywał coś określoną ilość czasu, mimo że zajmowało mu to krótszy okres, no to wówczas jakby będzie trudno udowodnić, jeżeli pracownik przedstawi nam takie bardzo szczegółowe wyliczenie, że rzeczywiście nie ma prawa do tych nadgodzin. Aby tego uniknąć, warto wprowadzić obowiązek uzyskania zgody na wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Wtedy jest jasne, że pracownik pracuje 8 godzin, jeżeli chce pracować więcej, bo coś mu wypadło i musi pracować więcej, to wtedy musi uzyskać zgodę przełożonego. Alternatywnie można także wprowadzić zadaniowy system czasu pracy. Wtedy pracodawca nie będzie miał tego obowiązku ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu, co pozwoli trochę ułatwić ten system obiegu informacji. Natomiast należy pamiętać, nie wchodząc już w szczegóły jakby tego zadaniowego systemu czasu pracy, no, że on też nie jest dla każdego pracownika. On jest dla pracowników, którzy wykonują dosyć samodzielne czynności, kiedy rzeczywiście ten pracownik może być rozliczany na takiej zasadzie zadaniowej. No i ostatni wątek, czyli wykonywanie pracy zdalnej poza granicami Polski. I tutaj na początek chciałabym, żebyśmy wiedzieli, w jakim obszarze się poruszamy. Jeśli tutaj mówię o pracy zdalnej wykonywanej poza granicami Polski, to oczywiście nie mam na myśli czy podróży służbowej za granicę, czy oddelegowania pracownika. Zasadniczo mam na myśli dwie te kwestie, które zaznaczone są tutaj na czerwono, czyli to jest telepraca, ewentualnie inna praca zdalna. Celowo nie podkreśliłam pracy zdalnej wykonywanej ze względu na COVID-19, ponieważ po pierwsze przez większość tego okresu, kiedy te przepisy obowiązywały, jakby wyjazd poza terytorium Polski był albo niemożliwy, albo bardzo utrudniony, no i raczej ta praca ze względu na COVID-19 wykonywana jest jednak w domu pracownika. Także praca zdalna poza granicami Polski to będzie albo telepraca, albo inna praca zdalna. No i tutaj oczywiście odpowiadając na to pytanie, które postawiłam na samym początku, czy jest to możliwe? Rzecz jasna, jest to możliwe. I tutaj stosuje się te wszystkie zasady ogólne dotyczące wykonywania pracy zdalnej, o której powiedziałam. I teraz jak możemy sobie pomyśleć jakby w praktyce, kiedy to się może wydarzyć? Jakby przykłady, kiedy taka praca zdalna poza granicami Polski może mieć miejsce, mogą wystąpić na przykład w sytuacji, kiedy zatrudniamy osoby cudzoziemców, którzy przyjechali na przykład do pracy w Polsce z innego państwa, nie wiem, przykładowo z Japonii. No i rzeczywiście raz w roku taka osoba, taki pracownik chciałby pojechać na przykład na miesiąc do swojego domu rodzinnego, no i nie chce brać aż takiego długiego urlopu, chciałby tam normalnie wykonywać pracę, czyli chciałby wtedy wykonywać tą pracę w trybie takim zdalnym. I wtedy może się pojawić ta konieczność zadania sobie pytania, czy jest to możliwe, a jeżeli tak, to na jakich zasadach. Otóż odpowiadając na pierwsze pytanie, jest to możliwe, stosujemy w tym przypadku zasady ogólne dotyczące wykonywania pracy zdalnej, natomiast trzeba zwrócić uwagę na cztery dodatkowe konsekwencje, które trzeba zweryfikować, a których nie musimy weryfikować, jeżeli praca zdalna jest wykonywana w Polsce. Pierwsze to są konsekwencje prawne, drugie imigracyjne, podatkowe oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. No i tutaj oczywiście miejsce wykonywania pracy, czyli co to będzie za państwo, czy to będzie państwo Unii Europejskiej, czy nie Unii Europejskiej, ale Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy to będzie jakiś kraj trzeci, będzie absolutnie kluczowy z perspektywy powyższych konsekwencji. No i tutaj zawsze, jeżeli jakby nie mówimy o takiej pracy, że ktoś jedzie na jeden dzień, gdzieś będzie w Hiszpanii i z tej Hiszpanii będzie sobie pracował, czy tam podłączy się i zrobi jakąś inną pracę, będąc na urlopie, ale jeżeli rzeczywiście ktoś chce nam wyjechać na przykład na 2 miesiące do Indii albo na 2 miesiące do takiej Japonii, żeby tam wykonywać pracę, no to warto przed takim wyjazdem, żeby się zabezpieczyć, skonsultować się z takim lokalnym prawnikiem i potwierdzić te cztery konsekwencje. Przechodząc krótko, bo już tak zerkam na zegarek i wiem, że chcieliby Państwo pewnie przejść do pytań, których nam się trochę pojawiło, więc przechodząc krótko przez te konsekwencje prawne, przez te konsekwencje, które się nam pojawiały przy wykonywaniu pracy zdalnej poza granicami Polski, to pierwsze konsekwencje prawne, no i tutaj oczywiście istotą tych konsekwencji prawnych jest ustalenie, jakie prawo będzie właściwe. Jeżeli prawo właściwe dla stosunku pracy będzie nadal prawo polskie, no to konieczne jest potwierdzenie z takim lokalnym prawnikiem tego prawa japońskiego albo
hinduskiego, potwierdzenie, czy przypadkiem, jeżeli tam będzie jakiś pracownik pracował na miejscu, czy w jakimś zakresie prawo tego innego państwa nie powinno mieć zastosowania. Czyli na przykład w jakichś obszarach to prawo nie jest korzystniejsze niż prawo polskie i ono w tych obszarach powinno mieć zastosowanie. Jeśli chodzi o kwestie imigracyjne, no to tutaj oczywiście musimy potwierdzić, czy praca, która jest wykonywana poza terytorium Rzeczpospolitej, ale na rzecz pracodawcy, który ma siedzibę tutaj w Polsce, to czy w takim wypadku, czy w celu wykonywania takiej pracy pracownik ma obowiązek zalegalizować po pierwsze swój pobyt, po drugie uzyskać zezwolenie na pracę. I o ile oczywiście w przypadku pracownika, który jest cudzoziemcem i który pojedzie do swojego państwa rodzinnego, którego jest obywatelem, no raczej nigdy nie będzie musiał uzyskać zezwolenia na pracę, pobyt jego jest już tam pewnie zalegalizowany, skoro stamtąd przyjechał, o tyle w sytuacji, kiedy pracownik chciałby tą pracę wykonywać nie w swoim kraju ojczystym, ale wyjechać do innego państwa, może się pojawić kwestia legalizacji pobytu, ewentualnie uzyskania zezwolenia na pracę w takim innym państwie. Jeśli chodzi o konsekwencje podatkowe i zresztą te same zasady będą się tyczyły konsekwencji w zakresie ubezpieczeń społecznych, no to oczywiście to, co trzeba potwierdzić, to to, czy przypadkiem wykonywanie pracy w tym innym państwie nie będzie się wiązało z takim obowiązkiem, z obowiązkiem albo podwójnego opodatkowania, albo podwójnego ubezpieczenia. Czyli czy w dalszym ciągu będzie tak, że pracownik, który wyjedzie na 2 miesiące wykonywać pracę zdalną do innego państwa, będzie mógł odprowadzać podatek wyłącznie w Polsce, czy być może nie została z takim państwem zawarta umowa o podwójnym opodatkowaniu i niestety będzie konieczne wprowadzenie podatku i w Polsce, i w tym drugim państwie. I analogicznie, jeśli chodzi o konsekwencje w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, czyli weryfikacja, czy w miejscu, w którym pracownik wykonuje pracę, powstanie obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli tak, no to trzeba będzie to opłacać, a jeżeli nie, no to zorientowanie się przynajmniej, na jakich zasadach pracownik będzie mógł tam skorzystać z opieki medycznej, jeżeli nie powstanie ten obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. I tutaj oczywiście jakby w zależności od tego, czy jesteśmy w reżimie Unii Europejskiej, gdzie mamy odrębne przepisy, mamy rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia, które nam precyzyjnie reguluje, kiedy i jakie ustawodawstwo się stosuje, a inaczej będzie, jeżeli będziemy poza Unią Europejską i poza EOG, wtedy rzeczywiście będziemy musieli weryfikować treść umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Podsumowując tą część, w której ja mówię, zanim przejdę do odpowiadania na Państwa pytania, jakby myślę, jakby najważniejsze z mojej perspektywy, kluczowe, o czym należy pamiętać, jeżeli zdecydują się Państwo już po doświadczeniach pracy zdalnej ze względu na COVID-19, zdecydują się Państwo wprowadzić zasady pracy zdalnej, tej innej niż telepraca, już po ustaniu obowiązywania przepisów antykryzysowych, w pierwszej kolejności warto pamiętać o tym, żeby uregulować zasady. Pozwoli to pracownikom mieć wiedzę i obowiązki i znać swoje obowiązki, jak tą pracę zdalną wykonywać, a pracodawcom pozwoli zabezpieczyć swoje interesy w obszarze kosztów, czasu pracy, używania sprzętu i przede wszystkim BHP. I tutaj jakby w tym podsumowaniu ja uregulowałam Państwu już te zasady, które z mojej perspektywy są najbardziej kluczowe, czyli te, które absolutnie powinny się w takim regulaminie znaleźć, czyli właśnie koszty, BHP, monitoring komputera czy telefonu, kontrola czasu pracy. No i prawo pracodawcy, to też bardzo istotne, tego często nie ma, do wezwania pracownika, jeżeli jego obecność w zakładzie pracy jest wymagana. Druga kwestia, o czym również należy pamiętać, no to oczywiście zastosowanie zasady równego traktowania w zatrudnieniu przy wyborze osób uprawnionych i odrzuceniu innych pracowników, czyli przy wyborze osób, które będą mogły z pracy zdalnej skorzystać. Informacyjnie również, jako ciekawostkę na koniec mogę Państwu powiedzieć, że mamy taką zapowiedź sprzed chyba już teraz 3 tygodni Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo już też jakby po doświadczeniach tych kilku ostatnich miesięcy podjęło taką decyzję, aby uregulować kwestię pracy zdalnej na stałe w Kodeksie Pracy. Nie wiemy jeszcze, na razie mamy tylko takie enigmatyczne sformułowanie, nie wiemy, czy to będzie obok telepracy, czy to będzie jakaś regulacja, która będzie znosiła telepracę albo modyfikowała telepracę w taki sposób, że z tych 3 rodzajów, które mamy obecnie, pojawi nam się na przykład tylko 2 albo tylko 1. Szczegóły projektu mają być znane po wakacjach. Dziękuję serdecznie za Państwa tutaj cierpliwość. Przejdę, nie wiem, czy będziemy wyświetlać pytania. Tutaj zwracam się do Pana Tomasza. Tak. Mamy już całościowy obraz w tej prezentacji.
I tak, w trakcie prezentacji pojawiły się pytania. Poproszę naszych kolegów z zaplecza technicznego o wyświetlenie tych pytań. Także zachęcam do tego, żeby kolejne pytania zadawać. I pan Andrzej pyta, jak te przepisy dotyczące pracy zdalnej można stosować w przypadku, gdy pracodawca ma również umowę o charakterze B2B. Czyli tak, no tutaj oczywiście w przypadku umów o charakterze B2B mamy zdecydowanie uproszczoną sytuację, ponieważ w przypadku takich umów najczęściej w umowie jest określone, że to o miejscu i czasie świadczenia usług decyduje usługodawca, więc tutaj już sama umowa pozwala nam na to, aby umowa B2B była wykonywana rzeczywiście w innym miejscu niż siedziba usługobiorcy. Zresztą bardzo często tak to wygląda. No jeżeli chcemy w jakiś dodatkowy sposób uregulować kwestie czy kosztów, no to tutaj też powinno się znaleźć w umowie. Na pewno odradzałabym regulowania wszystkiego w jednym regulaminie, który będzie miał zastosowanie i do pracowników, i do osób, które mają umowy B2B, ponieważ jednak są to dwa oddzielne stosunki i jeżeli jakby zrobimy to w jednym regulaminie, no to dodatkowo pojawi nam się to ryzyko przekwalifikowania takich umów B2B na umowę o pracę, czego jakby nikt nie chce. Więc jeżeli rzeczywiście te nasze umowy B2B, które stosujemy dotychczas, nie zawierają takich postanowień, że o miejscu świadczenia usług decyduje usługodawca, no to wówczas warto to dopisać. Natomiast tutaj absolutnie taka bardzo szczegółowa regulacja nie jest konieczna. Mam nadzieję, że ta odpowiedź wyczerpała pytanie pana Andrzeja i mamy kolejne pytanie. Czy praca zdalna COVID-19 wymaga od pracodawcy w formie pisemnej spisania takiego systemu pracy z pracownikiem? Nie, absolutnie nie. Praca zdalna COVID-19 wykonywana jest na polecenie pracodawcy. Polecenie może mieć charakter ustny, może mieć charakter mailowy, może mieć charakter pisemny, więc nie ma obowiązku. Natomiast oczywiście, jeżeli pracodawca jakby też wyobrażam sobie, że nie będzie dzwonił do każdego pracownika albo w jakiś sposób wprowadza tą pracę, no to najczęściej będzie to się odbywało za pomocą tych środków porozumiewania się na odległość, czyli to będzie w sposób mailowy, ale absolutnie tutaj nie ma konieczności spisania tego z pracownikiem, gdzie on nam podpisuje, że wyraża zgodę. Czyli to jest bardziej, informujemy pracownika wydajemy polecenie pracownikowi, na przykład w formie mailowej, gdzie określamy zasady pracy zdalnej, określamy, czy pracownik ma przygotowywać tą ewidencję czynności, które wykonuje i jakby z tym momentem to polecenie się do pracownika stosuje. Czyli pracownik nam nie wyraża zgody albo odmowy na takie polecenie. Ja rozumiem, że nie należy się za bardzo przyzwyczajać do tego, ponieważ jest to rozwiązanie na razie tymczasowe, ta forma zwracania. Tak, praca zdalna ze względu na COVID-19 jest tymczasowa, obowiązuje obecnie do końca okresu stanu epidemii i 3 miesiące po ustaniu, po odwołaniu tego stanu. W związku z tym, jeżeli część pracodawców myśli, a wiem, że myśli o tym, żeby wykorzystać doświadczenia z czasu pandemii do przemodelowania sposobu pracy, to prawdopodobnie trzeba będzie sięgnąć potem po inne rozwiązania. Dokładnie tak, po inne rozwiązania, no i najczęściej będzie to ta inna praca zdalna i warto jakby, jeżeli rzeczywiście pracodawcy mają takie doświadczenie, że ta praca zdalna, ona jakby się sprawdza, czyli rzeczywiście jakby może nie taka w takim wymiarze 100%, ale przynajmniej te kilka dni w tygodniu, czy kilka dni w miesiącu, czy kilkanaście dni w miesiącu pracownicy spokojnie mogą pracować zdalnie, no to warto zawczasu wprowadzić regulamin, uregulować tam te kwestie, które się tutaj podczas prezentacji pojawiały, tak żeby z momentem, kiedy przestanie obowiązywać ten przepis pracy zdalnej COVID-19, pracodawca miał już taki regulamin i pracownicy mogli nadal wykonywać pracę zdalną już na podstawie regulaminu takiego wewnątrzzakładowego. Warto też śledzić prawdopodobne zmiany w legislacji, bo sądzę, że to doświadczenie, które w tej chwili zbierają pracodawcy, także i regulator też prawdopodobnie w jakiś sposób zastosuje, bo doświadczenie na przykład mojej firmy jest takie, że faktycznie wielu pracowników ceni sobie możliwość pracy no, w takim trybie hybrydowym. Nie tak. Jesteśmy jeszcze w pełni gotowi na to, żeby przejść do pracy zdalnej i część pracowników wręcz nie chce tego, nie ma warunków ku temu. Natomiast te doświadczenia skłaniają nas ku temu, żeby rozważać stworzenie systemu, systemu pracy, który będzie czymś trwałym, a nie tylko epizodycznym. Ale to
musimy czekać też na być może zmiany w legislacji, albo oprzeć się na tych zmianach sprzed COVID-u, bo jak tu jest warto cały czas pamiętać, te przepisy COVID-owe są przepisami tymczasowymi. Czy to oznacza, że jeżeli ktoś łamie, a to chodzi o wypadki, jeżeli ktoś złamie sobie w domu, wykonując pracę, to pracodawca ponosi odpowiedzialność. I teraz podejrzewam, że trzeba wykazać związek, tak? Złamania nogi. Tak, związek z pracą. Jakby odpowiadając, jakby odpowiedź ogólna jest taka, że jeżeli dochodzi do jakiegoś wypadku w domu pracownika, w godzinach pracy, to zasadniczo jakby pracodawca powinien do tego podejść tak jak do wypadku przy pracy, czyli przeprowadzić postępowanie, spisać protokół i uznać, czy uznaje to za wypadek, czy nie. Natomiast na tej podstawie pracownik będzie miał prawo do zasiłku wypadkowego z ubezpieczenia społecznego, czyli z ZUS-u będzie mógł dostać zasiłek. Natomiast to, czy poza tym zasiłkiem z ZUS-u pracodawca poniesie odpowiedzialność, no będzie oczywiście uzależnione od tego, jakby w jakich okolicznościach, prawda, to się stało, na ile pracownik przyczynił się do tego wypadku, czyli to, czy być może pracownik jakby zachowywał się nieodpowiedzialnie. Natomiast samo podejście, jeżeli rzeczywiście coś takiego się dzieje, no to ogólne zasady dotyczące BHP się stosują, no wobec tego pracodawca powinien przeprowadzić postępowanie i ustalić, czy mieliśmy do czynienia z wypadkiem przy pracy, prawda? Czyli czy to wydarzenie było w związku z pracą, czy pojawiła się przyczyna zewnętrzna i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli to były godziny pracy, ale wiemy, że pracownik wyszedł do sklepu, zrobił sobie przerwę albo poszedł do restauracji i tam mu się coś stało, no to rzecz jasna, mimo że to zasadniczo był dzień pracy, ale pracownik wyszedł na przerwę, no to wtedy to wypadkiem przy pracy nie będzie. Czyli poparzenie się kawą może mieć prawdopodobny związek z pracą, a poparzenie się przy gotowaniu zupy czy kaszki to już raczej nie. Już może mniej, tak. Dobrze, o skaleczenie, proszę bardzo, dokładnie jakby te same zasady obowiązują. Ja bym powiedziała, że skaleczenie się w domowej kuchni, jeżeli pracownik pracuje z komputerem, z ekranem monitoru, to raczej będzie bez związku z pracą, natomiast zasadniczo, jeżeli rzeczywiście jakby pracownikowi się coś w tym domu dzieje, no to pracodawca powinien do tego podejść w ten sposób i jest to w godzinach pracy, no to pracodawca powinien do tego podejść w taki sam sposób, jakby to miało miejsce po prostu w zakładzie pracy, czyli przygotowuje protokół powypadkowy i określa, czy to był wypadek przy pracy, czy to wypadek przy pracy nie był, bo na przykład właśnie nie miało to związku z pracą. Tak, bo tu jest właśnie, to jest kwestia związku, nie miejsca, a związku. Tak. Tak, można ten związek z pracą, prawda, zerwać, na przykład właśnie, kiedy mamy czas pracy i miejsce pracy, nawet nie czas pracy, a pracownik na przykład sobie właśnie wychodzi do restauracji. Mhm. Czy pracodawca musi mieć wiedzę na temat dokładnego adresu? Ciekawe pytanie. Tak. No tak. Czy praca musi być w konkretnym, praca zdalna tak naprawdę, czy musi być w konkretnym miejscu, czy w dowolnym miejscu? W sumie to jest, do tego się sprowadza to pytanie. Tak, to jeśli chodzi o tą drugą część, bo to już sobie powiedzieliśmy, no to wypadek w domu jest traktowany, zasadniczo trzeba do niego podejść jak do wypadku przy pracy, czyli ustalić, czy to był wypadek przy pracy, czy nie, z uwzględnieniem tych ogólnych zasad. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą kwestię, no to przepisy oczywiście tego nie regulują. One nie mówią wprost, czy strony muszą uzgodnić, albo pracownik ma obowiązek wskazać dokładny adres zamieszkania, albo adres, gdzie będzie tą pracę zdalną. Natomiast warto wskazać i w tym regulaminie telepracy, i w regulaminie innej pracy zdalnej, warto określić, że pracownik ma obowiązek takie miejsce, w którym będzie tę pracę zdalną wykonywał, pracodawcy wskazać. Czy to w tym, jeżeli jakby w regulaminie pojawia się obowiązek, a na przykład w takim porozumieniu pracownik to wskazuje, tak żeby jakby dać jakby mieć taką troszeczkę większą kontrolę nad tym miejscem, żeby nie było tak, że pracownik wykonuje tę pracę zdalną trochę w samolocie, trochę w hotelu, trochę w pociągu, bo wtedy rzeczywiście po pierwsze ryzyko wypadku jest dużo większe, jeżeli te miejsca są zmieniane, a po drugie też pracodawca ma nad tym dużo mniejszą kontrolę, więc tutaj ja jak doradzam już jakby konkretnie, czy wpisywać adres i zgadzać się na konkretny adres, to mówię pracodawcom, że tak, że jakby sugeruję, żeby jakby to był konkretny adres, tak żeby pracodawca wiedział, gdzie pracownik się znajduje fizycznie w czasie wykonywania pracy. No tutaj też chciałbym zauważyć, że w przypadku mojej firmy wiele osób wyjechało z Warszawy, zaszyło się gdzieś w jakiejś głuszy, byle tylko mieli połączenie internetowe. Nie wiem, czy te wszystkie domki letniskowe mają jakieś adresy, no pewnie mają jakieś adresy, natomiast trudno tu nazwać to, że to są prawdziwe miejsca pracy, takie pełnowymiarowe, ale z drugiej strony jeszcze jest tak uzupełniająco, jednak spytam, czy pracodawca
jaka jest odpowiedzialność pracodawcy wtedy, kiedy pracownik wybierze miejsce, które na przykład nie spełnia wymogów BHP? No tutaj, tak jak zarówno przy telepracy, jak i przy tej pracy zdalnej innej niż telepraca, no to tutaj oczywiście jakby z wyłączeniem tych pewnych przepisów pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie tych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawda? Stąd też pojawia się często i też jakby tutaj to się pojawiało, że pracodawca wysyła swojego specjalistę BHP, żeby on sprawdził, jak to miejsce pracy wygląda. Oczywiście jakby w dobie COVID-19 jakby to zupełnie nie miało miejsca, no bo chodziło o to, żeby nie ludzie jakby ze sobą się nie komunikowali, żeby zachować ten odstęp, natomiast pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność i to, żeby jakby gdzieś tam zabezpieczyć się w tym obszarze, stąd jakby taka bardzo duża sugestia, aby w regulaminie takiej pracy zdalnej dokładnie określić, jak to miejsce pracy powinno wyglądać, czyli jak powinien wyglądać ten monitor ekranowy, jakie powinno być oświetlenie i tak dalej, żeby pracownik, zgadzając się na tą pracę zdalną, sobie to przeczytał, oświadczył, że się do tego zastosuje i w ten sposób, bo rzecz jasna jakby pracodawca nie wejdzie i siłą nie przemebluje pracownikowi mieszkania i nikt i jakby nie wyobraża sobie, żeby sąd uznał, że jeżeli tego się nie zrobi, to pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność, ale do pewnego stopnia pracodawca może o to zadbać, na przykład właśnie uświadamiając pracowników i odbierając od nich oświadczenia, że oni się zapoznali, rozumieją te zasady, jak to ukształtować tą pracę, swoje pomieszczenie pracy zdalnej i będą się tego przestrzegać. Czyli zachowanie należytej staranności, no bo dokładnie z drugiej strony pracownik chyba nie ma obowiązku wpuścić pracodawcy czy przedstawiciela pracodawcy do domu. Nie ma. Odbywa się to za zgodą pracownika. Trzeba dokumentować staranność, dokumentować staranność. Dobrze, kolejne pytanie. Ekwiwalent pieniężny, jak się określa? Tak, tutaj jest dosyć szczegółowy algorytm, się pojawił na prezentacji, że jakby rzeczywiście jakby należy uwzględnić te normy zużycia, ceny rynkowe tych norm zużycia, ewentualne narzędzia i materiały, które ma takie własne pracownika, które pracownik wykorzystuje. No i tutaj jakby ta propozycja, która się pojawiła i która rzeczywiście się często spotyka w praktyce, to jest ustalenie tego ryczałtu za jeden dzień, czyli tego ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień używania własnego sprzętu. Czyli gdzieś tam pracodawca musi wykonać tą pracę i obliczyć mniej więcej, jakie to mogą być koszty, prawda? No z uwzględnieniem oczywiście tego, na przykład to, o czym mówiliśmy, że jeżeli pracownik ma internet i ma abonament na internet, no to trudno, żeby pracodawca ponosił koszty tego internetu, jeżeli w ramach opłaconego abonamentu korzysta z tego cała rodzina, a jest tam nielimitowany dostęp do internetu, więc trudno oczekiwać od pracodawcy, żeby ponosił koszt takiego łącza internetowego, prawda? A co w sytuacji takiej, w której pracownik tylko wnioskuje o pracę zdalną, a my wyrażamy zgodę? No to jeżeli tylko wnioskuje, no bo oczywiście może tak zrobić, no to wówczas my wyrażając zgodę powinniśmy z pracownikiem, jeżeli nie, przyjmując, że nie mamy w zakładzie pracy żadnych zasad, prawda, wykonywania tej pracy zdalnej, no to wyrażając zgodę, no powinniśmy zawrzeć jakieś chociaż krótkie porozumienie, w którym my określimy te zasady wykonywania. Bo jeżeli pracownik złoży nam wniosek, i ja oczywiście nie mówię tutaj o czymś takim, że czasami się zdarza raz na kilka miesięcy, że pracownik rzeczywiście powie, dzisiaj się gorzej czuje, po prostu je trochę z domu, bo wtedy rzecz jasna nie będziemy jakby tego regulować porozumieniem, ale jeżeli rzeczywiście jest taka praktyka, że pracownicy zwracają się z takim wnioskiem, pracodawca wyraża zgodę, no to warto, żeby pracodawca miał przygotowany, a nie ma żadnego regulaminu, no to warto, żeby pracodawca miał przygotowane jakieś porozumienie, w którym te główne newralgiczne kwestie będą uregulowane. Ale stąd jakby wracam do tego mojej pierwotnej rekomendacji, że żeby uniknąć tego, że za każdym razem trzeba będzie każdego pracownika uświadamiać, warto stworzyć ten taki jeden regulamin, jeżeli już pracodawca zdecyduje się mieć pracę zdalną u siebie, stworzyć regulamin, który będzie te kwestie adresował. I później załącznikiem do takiego regulaminu jest tylko krótkie porozumienie, w którym pracownik i pracodawca potwierdzają jakby treść, rozumienie zasad, które są w regulaminie i na tej zasadzie ta praca zdalna może być wykonywana. Kolejne pytanie prosimy i już będziemy powoli zbliżać się chyba do końca. Do wszystkie zakorzystanie z internetu prądu przez pozwolenie pracę zdalną. Jest to kwota, tak, jest to kwota wolna, tam też się pojawiło to na prezentacji, jest to kwota wolna. Na to, w zakresie nieprzekraczającym oczywiście tych realnych kosztów, jeżeli to jest dużo więcej, pracodawca wypłaca, bo wtedy mógłby w tym ekwiwalencie zawrzeć część wynagrodzenia, no to rzeczywiście to już nie jest wolne. Może określić jednolitą dla wszystkich, ale oczywiście inaczej będzie, jeżeli pracownik korzysta ze swojego sprzętu, a inaczej, kiedy korzysta z sprzętu pracodawcy, prawda? Bo wtedy jakby te koszty, one nie będą jednolite. Jeżeli mamy
pracownika, który korzysta ze swojego komputera, ze swojego sprzętu, no to ja bym powiedziała, że tak, że określa koszty jednolity dla wszystkich pracowników. Można by pewnie zrobić dwie stawki na przykład. Na przykład, wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład pracodawca ma biura w najróżniejszych miejscach w Polsce, tak? I gdzieś tam jakby tutaj mamy jakąś różnicę, gdzie mogą być jakieś różnice, chociaż, ale to jakby zasadniczo jakby określa się to rzeczywiście po prostu jako ekwiwalent jeden w jednej stawce. Kolejne pytanie od pani Agnieszki. Czy czasowa praca zdalna musi być określona zastępcą? Nie, absolutnie nie, tutaj nie ma takiego obowiązku, mamy polecenie. Natomiast jakby znowu powtarzając już kilkukrotnie dzisiaj, żebyśmy jakby jako pracodawcy mieli zabezpieczony własny interes, bo teraz jakby pracodawcy, którzy skorzystali z tej pracy zdalnej COVID-19, wracają do nas z pytaniami po kilku miesiącach, że pracownicy się pytają, a jak będziemy rozliczać koszty tej pracy zdalnej przez te kilka miesięcy. Więc oczywiście nie ma wymogu wprowadzania odrębnego regulaminu, ale żeby zabezpieczyć jakby swój interes, warto o tym pomyśleć. Rzecz jasna nikt o tym nie myślał w marcu, kiedy jakby to spadło na nas tak nagle, jakby ta praca zdalna, bo to w zasadzie z dnia na dzień pracodawca o tym zdecydował, ale teraz jak już mamy te kilkumiesięczne doświadczenia, no to warto rzeczywiście podejść do tego bardziej kompleksowo i zrobić to w taki sposób, żeby dwie strony stosunku pracy były zabezpieczone i zadowolone. Już powoli zbliżamy się do końca, ale chcielibyśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, więc tutaj może prosiłbym o krótkie odpowiedzi na pytania, które są prezentowane. I no, prosiłbym jednak o już nie zadawanie kolejnych pytań. Nie, ja bym powiedziała, że w architekturę pomieszczenia absolutnie nie, jeżeli rzeczywiście dochodzi do takiej kontroli przed rozpoczęciem i ten specjalista BHP widzi, że tam jest złe oświetlenie, że jakby jest to fatalne ułożenie, no to może jakby gdzieś tam to zasugerować, natomiast no, nie wyobrażam sobie sytuacji, prawda, że tutaj pracodawca decyduje, w jaki będzie układ w mieszkaniu pracownika. Oczywiście. Kolejne pytanie. Sprzęt prywatny. To takie koszty jak prąd i woda również powinien pokrywać pracodawca. No i tutaj jakby to wracam jakby do tego, że generalnie pracodawca ponosi koszty, natomiast to nie jest tak, że ponosi absolutnie wszystkie koszty, że trzeba to jakby wyważyć i rzeczywiście określić najłatwiej chyba w formie ryczałtu czy ekwiwalentu za jeden dzień pracy. O, ekwiwalenty i pomniejszanie ekwiwalentów. Czy jest to? Ja bym powiedziała, że w ogóle nie jest pomniejszany, tylko jeżeli ustalimy ekwiwalent za dzień pracy, no to jeżeli pracownik jest na urlopie albo jest na chorobowym, to tego ekwiwalentu po prostu nie naliczamy. Bo nie ma pracy w tym czasie. Dokładnie tak. Zgadza się. Kolejne pytanie? Jest opodatkowanie? Nie, to nie, natomiast nie, jeżeli on jest w granicach rzeczywiście ponoszonych kosztów, prawda? Jeżeli ekwiwalencie przyznamy 20 tysięcy, to może to okazać się opodatkowane i ozusowane. Jasne. Kolejne pytanie? A co w przypadku, gdy pracownik owszem nie pracuje dużo, pracuje na komputerze, ale de facto pracownik nie zyskuje na przykład na prądzie, bo pracownik pracuje na zdalnym po 5 i 2. Wówczas pracownik nie zyskuje oszczędności, tylko wręcz traci. No muszę powiedzieć, że chyba ten prąd to chyba, no nie, to nie są chyba ogromne koszty. Nie są ogromne koszty, natomiast ja rozumiem, że pracodawca może tracić, ale de facto pracownik też ponosi koszty, prawda? Więc jeżeli pracodawca rzeczywiście zdecydował się na pracę zdalną, nawet wymuszoną COVID-19, bo należy pamiętać jeszcze, że podstawową zasadą w prawie pracy jest ponoszenie przez pracodawcę ryzyka związanego z pracą. Dokładnie tak, to pracodawca musi zapewnić warunki do pracy, nawet jeżeli jest to zwiększony koszt. Tak, jeżeli w ramach tego ryzyka, no niestety to ryzyko to jest ponoszenie przez pracodawcę pewnych kosztów, niedogodności, które się z pracą wiążą. Jeżeli taką niedogodnością jest to, że musimy wszystkich skierować na pracę zdalną, bo jest COVID-19, no to niestety pracodawca w ramach ryzyka, które ponosi w stosunku pracy, powinien takie koszty ponieść. Kolejne pytanie. Czy kontrola czasu pracy jest obowiązkowa? Tak, możemy z niej częściowo zrezygnować przy zadaniowym systemie czasu pracy, ale należy pamiętać, że tam nie ewidencjonujemy tylko godzin pracy. W dalszym ciągu ewidencjonujemy dni pracy, dni wolne i tak dalej. Czy pracownicy mogą ustnie wybrać swoje przedstawiciela, aby zgodnie z pracodawcą, jeśli nie ma, jaki to kontroli przeryczy? Pracownicy powinni w taki sposób wybrać swoich przedstawicieli, aby była zachowana forma poufności. Już teraz są takie programy, które pozwalają zdalnie pracownikom z domu wybrać przedstawicieli i te wybory wtedy są organizowane w taki sposób, że rzeczywiście ta zasada tajności jest zachowana. Z przeprowadzenia wyborów oczywiście posiada pracodawca
regulamin wyborów, który wprowadza i ogłasza pracownikom, może to zrobić zdalnie. Następnie są przeprowadzone wybory, na przykład w formie elektronicznej i po przeprowadzeniu wyboru spisywany jest protokół z przeprowadzenia wyborów, w których jest określone, jakby ile zostało oddanych głosów, ile głosów jest ważnych i kto został wybrany na przedstawicieli pracodawcy, pracowników. I chcielibyśmy już tym pytaniem zakończyć, czyli to jest też moje pytanie, co w sytuacji, gdy te dobre doświadczenia z COVID-a zachęcają do przejścia 100% na tryb pracy zdalnej. A pracownik twierdzi, że nie może. A pracownik twierdzi w sytuacji, że nie może, nie chce, nie ma warunków? To chyba będzie już, rozumiem, w reżimie normalnym, a nie w reżimie COVID-owym. No to powiem tak, że niestety jeżeli już jesteśmy w reżimie normalnym, czyli nie mamy COVID-19 i nie możemy skierować pracownika na pracę zdalną, musimy uzyskać jego zgodę, no bo wówczas dochodzi nam przy pracy zdalnej do zmiany miejsca pracy, czyli zmiany jednego z podstawowych warunków pracy, co oznacza, że zgoda pracownika jest konieczna. No oczywiście, jeżeli pracownik nam to komunikuje w sytuacji, jak my go zatrudniamy, my mówimy, że pracowniku to stanowisko to jest praca zdalna i tutaj to będzie w umowie o pracy, jeżeli pracownik na tym etapie nam mówi, no że nie, on nie chce pracy zdalnej, on chce w biurze, no to oczywiście może to być dla nas powodem na to, że my po prostu rozwiązujemy z takim pracownikiem umowę, nie zawieramy umowy o pracę z takim kandydatem. To cóż, dziękujemy za odpowiedzi na te pytania, dziękujemy za prezentację. Cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem to webinarium. Są bardzo fajne tutaj na czacie odpowiedzi. Dziękujemy jeszcze raz pani dr Agacie Miętek z Kancelarii Orzuk Tomczykowski. Jest to lider praktyki prawa pracy u naszego partnera strategicznego. Serdecznie dziękujemy. Będziemy publikowali nagranie i także ta prezentacja, która była używana podczas webinarium, też będzie osiągalna, ale na to potrzebujemy trochę czasu technicznego, więc proszę o cierpliwość te osoby, które chciałyby się zapoznać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, a chciałbym Państwa zachęcić i zaprosić do udziału w kolejnym webinarium, które odbędzie się w przyszły czwartek od 11 do 12.30. Tym razem ono będzie poświęcone sprawom sprzedażowym. Pan Łukasz Kosuniak, ekspert marketingu B2B, będzie mówił o trzech etapach skalowania sprzedaży B2B. To webinarium w przyszły czwartek będzie realizowane w ramach projektu, którego liderem jest Inicjatywa Firm Rodzinnych. Jest to projekt budowania modelu wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej w oparciu o sieciowanie i lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodziny. To już będzie 35. webinarium z tej serii. I Łukasz Kosuniak, już kolejny raz gość naszych webinariów, będzie pomagał w budowaniu odpowiednich narzędzi sprzedaży. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Dziękuję pani dr Agacie Miętek. Ja również bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. I zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do śledzenia naszej strony, do także kontaktu z naszym stowarzyszeniem. Staramy się i edukować, i reprezentować środowisko firm rodzinnych w najlepszy sposób, jaki tylko możemy. Dziękuję bardzo i życzę miłego popołudnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.